Dobrze, Piotr Szymowski, który jest gotów na jedno pytanie odpowiedzieć, jest super, bardzo się cieszę. W ogóle, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, powiem to jeszcze raz, żeby kamery złapały. Spoko. Jestem wielkim fanem. Bardzo nie mi chcę miło. Przeklinać na początku YouTube'a odcinka, potem można jakby co. Dobra. Bo zauważyłem, YouTube ma coś takiego, że jak się na początku materiału użyje przekleństw, to szybko demonetyzują. Jak się tak po pół godziny dopiero zacznie przeklinać, to mi nie demonetyzują, więc zróbmy taki bufor. Spoko. 20 minut lajtowego, a potem już można wszystko mówić. Ja ci to jest dobry początek do rozmowy, bo to teraz wpływa na polskie stand-upy. Co? Że właśnie... Demonetyzacja. I fakt, że komicy świadomie nie przeklinają w pierwszych 5 minutach. Czyli wy to już jakby przerobiliście. No niektórzy przerabiają, niektórzy się teraz o tym dowiadują. Ja za chwilę będę wrzucał swojego specjala i mam na przykład moment, że w pierwszych 5 minutach, ja mało przeklinam ogólnie, ale znowu nie chcę do końca zdradzać żartu, ale mówię, że skądś mnie... Mogę użyć przekleństwa teraz? Czy właśnie to będzie ten? Jeszcze za wcześnie. Okej, okay, czyli skądś mnie wyrzucili. A nie chcę pikać, a ja nienawidzę wypikiwania przekleństw. Rozumiem. Wyrzucili. No. Wyrzucili albo inaczej to powiedzieć, nie? I w żarcie jest dużo lepiej powiedzieć to inaczej, no bo jest ten efekt takiego, no po prostu, wiesz, że jestem zły, bo mnie wyrzucili. I teraz kombinuję, jak zaaranżować program, w sensie pod względem nagrania, tak, żeby... To powiedzieć później. I żeby to powiedzieć później, albo żeby właśnie powiedzieć wyrzucili z większą siłą, nie? Albo żeby właśnie samemu się ocenzurować na scenie, bo też uważam, że to jest lepsze niż pikanie. Czasem to tak. Gdybym ja chociaż powiedział, że mnie wyje i bum, nie? No tylko kurczę, widzisz. Bo pikanie jest najgorsze. Dla mnie w tej takiej, jakby sobie ustawić drabinkę, co jest złego. Mi przekleństwa totalnie nie przeszkadzają. Z tej strony chciałem pozdrowić wszystkich komentujących, którzy mi przeszkadzają przekleństwa w tym programie. Jak widać, nie przeszkadzają mi. Przeszkadza mi pikanie. Mhm. Bo ja sobie myślę, jeżeli potrafisz operować językiem w stopniu średnim, to znaczy, że potrafisz opanować też swoje przeklinanie, jak sytuacja tego wymaga. Absolutnie, zwłaszcza jeżeli zarabiasz słowem i dokładnie. Na scenie musisz wiedzieć, każde słowo ma cel. Nie? A czasem chyba, i wydaje mi się, że w przypadku stand-uperów też ktoś mógłby pomyśleć, że wy jesteście jakimiś ludźmi, którzy nie potrafią się powstrzymać i jedynym wzmocnieniem swojego programu jest po prostu zacząć rzucać. Znaczy, ja uważam, że to jest jedna z głównych różnic między doświadczonym komikiem a początkującym, czyli że początkujący właśnie bardzo dużo przeklinają, wiesz, jako przecinek, albo właśnie, bo szukają śmiechu, a im bardziej w las, tym bardziej rozumiesz siłę jakby przekleństwa każdego słowa i próbujesz to tak zrobić, żeby to było raz na jakiś czas, nie? Okej. Tak, no, ale teraz, wiesz, cała kmina, jak wrzucać programy komediowe na YouTube'a jest bardzo ciekawa, nie? Bo w sumie ostatnio gadałem już nawet nie wiem z kim, że... Wiesz, ten element żółtego dolara, ty pewnie będziesz wiedział o tym więcej, więc mi poprawiaj w trakcie. Tak samo go nienawidzę. To się do tego sprowadza. I to dla słuchaczy, to jest po prostu motyw. Ja jako komik to tak rozumiem. Jeżeli dostajesz żółtego dolara, to znikasz ze wszystkich kart na czasie i nie jesteś dalej polecany. Tak. I w zasadzie wszystkie organiczne te zasięgi ścina spadają. Ci to bardzo zasięg. No więc właśnie. I to jest fakt. Absolutnie. To nie jest teoria spiskowa, to jest fakt. Tak. I teraz... Można wrzucić materiał wcześniej i oni ci to sprawdzą, jakby algorytm ci sprawdzi, czy to zasługuje na żółtego dolara, bądź nie. No i załóżmy, że algorytm... I zrobisz re-upload? No, dokładnie. Znowu, ja nie chcę się tutaj w szczegóły zagłębiać, bo na pewno coś skłamię, ale później jak algorytm ci zaakceptował, wrzucisz już na YouTube'a i będziesz, nie wiem, na karcie, na czasie, to później przychodzi ręczna weryfikacja. Czyli z tego, co rozumiem, że jest jakiś chłopaczek, który po prostu ogląda to, bądź dziewczyna, i ci... Osoba, dziękuję. I ci mówi, czy zasługujesz, czy nie. Czyli w tym momencie to oznacza, że jest ktoś, i ja domyślam się, że on nie zarabia za dużo pieniędzy. Że on siedzi i ogląda. On siedzi, ogląda i de facto jest największym, wiesz, człowiekiem, który wyprowadza stand-upy, robi kariery, niszczy kariery. Niszczy kariery głównie, nienawidzę Szumowskiego. Ja ci podam przykład bardzo świeży. Nie tak dawno robiłem rozmowę z Robertem Pasutem z Abstrahujów. Pewnie kojarzy Abstra? Tak, no. Tak. Patrzysz, o czym gadaliśmy i stary, rozmowa trwała około 1,5 godziny. Wrzuciłem ją, bardzo dobrze sobie radziła. Była na karcie na czasie, tam wiesz, szybko zrobiła około 200 tysięcy wyświetleń i po 4 albo 5 dniach żółty dolar zniknęła z karty na czasie, po prostu nie ma. Od razu. Ja tak, jak w większości przypadków, no dobra, jakby no, było, minęło, nie wiem czemu, pada tam mięso, takie typowe przekleństwa. I byłem przekonany, że chodzi o to, że w pewnym momencie ktoś powiedział, o nie, to jest za dużo. Tak, tam, bo to działa w ten sposób, że albo algorytm wyłapie słowo kluczowe,
Albo faktycznie na przykład ludzie zgłaszają. Mhm. Widzowie po prostu mówią, tam padły takie kwestie, które mi się nie podobają, zgłośmy to. I teraz kocham tych widzów. Z automatu jest wtedy żółty dolar, ale ty jako twórca w panelu YouTube możesz się odwołać. I właśnie wtedy dochodzi ten ludzki czynnik. Po twoim odwołaniu fizycznie musi oglądać, żeby sprawdzić, czy ten żółty dolar został przyznany poprawnie, czy niepoprawnie. I tylko skończę. I ja dostałem informację bezpośrednio z YouTube'a, bo zapytałem jakby what the hell, że gdzieś godzina 20 materiału pada slurowe określenie na osobę homoseksualną dwa razy w ciągu 30 sekund, że coś jest malskie. Tak. I po prostu, jako że YouTube ma możliwość edytowania materiału wideo już osadzonego, w sensie da się wycinać, to ja po prostu wyciąłem tylko te dwa razy padające słowo. I jest okej. Okay. I wrócił zielony dolar i co jest najlepsze, wróciło znowu budowanie zasięgów na tym filmie. A podczas procesu, w sensie odwołania, apelacji, bla, 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 to... Dwa tygodnie to trwało. No, czyli i wtedy cię nie było na karcie... Jak już spadłeś. No to jest lipa straszna. Dla nas komików w tym momencie YouTube jest jedyną platformą, gdzie możemy wrzucać, nie? Były, wiesz, tam chyba patrzeć gdzieś tam spróbował na swojej własnej, ale to nie wiem w sumie, czy to wypaliło. Zresztą... Nawet nie wiedziałem, że jest coś takiego. Co on YouTube'a założył? Na WoW to A, się na nazywa. Wow. Tak, na WoW. I, ale wiem, znowu, ja nie gadałem z nim nigdy osobiście na ten temat, no, ale później wrzucił na YouTube'a, co dla mnie sygnalizuje, że jednak... Chodzi o zasięg. No dokładnie. Chodzi o zasięg. Więc dla nas komików nie mamy innej opcji, wiesz, Netflix jeszcze nie wchodzi w grę, w telewizji nikt nie chce wrzucać. I to co mówię, jest... Stary, wyobraź sobie, jakby to było wykastrowane dopiero w telewizji. No tak, dokładnie. Tuż w ogóle. No tak. No nawet w TVP. Ale widzisz, stary, mógłbyś tylko przyjść i powiedzieć... Cześć, koniec. Przepraszam, reszta została wycięta. Reszta była nie do emisji. Cześć, do widzenia. Nie, myślę, że do widzenia już by nie przeszło. Cześć, cięcie, koniec. Tylko widzisz, jeśli pracujesz z telewizją, nie, to przynajmniej masz ten proces, zakładam, nie zawsze, ale że wiesz, ale ja chcę to, a ja nie chcę, jest dyskusja. Oczywiście. I powiedzmy, i na koniec jesteś wykastrowany, ale przynajmniej ze swoją świadomością. Tak. A tutaj ty wrzucasz i w zasadzie albo chłopak będzie miał gorszy dzień, albo lepszy. I... Ale tam są jakieś zasady dotyczące tego, jednak. Natomiast tak, jeżeli robisz stand-upy, no to jest po prostu ciężko. Tak. No to jest po prostu ciężko, no bo to ciężko jest wykastrować. Jedyna osoba, która wydaje mi się, że mogłaby przez to sito przebrnąć suchą stopą, to jest jakby Dawid Podsiadło robił stand-up. Bo jego styl jest taki właśnie, że wiesz, on chyba w ogóle nie przeklina w piosenkach? Publicznie. A w piosenkach przeklina? Nie, nigdy. W piosenkach jakby przeklina, to było słodkie. Ale coś jest pojebane. Jest, mamy, jesteśmy po 5 minucie. Najlepszy impression Dawida Podsiadło ever. Słuchaj, zróbmy tak. Powiedzmy o tym, co jest, dlaczego się tutaj znalazłeś. Dobra. Znalazłeś się, po pierwsze, super, że tu jesteś. Jeszcze raz to powiem. Jestem w opór fanem tego, co robisz. Naprawdę. Bardzo mi miło. I to też powiem, że te anglojęzyczne rzeczy mnie rozwalają. O tym bardzo chciałbym, żebyśmy pogadali. Jasne. Ale jesteś tutaj też dlatego, bo promujesz event. To prawda. 3 kwietnia odbywa się roast Mariusza Pudzianowskiego, który ja będę prowadził. W stolicy polskiego humoru. W Katowicach, na Śląsku. W Zabrzu. Oczywiście, Zabrzu, sorry, Zabrze. Zabrze, stolica polskiej komedii. Masz jeszcze czas. Dlaczego to jest stolica polskiej komedii? Nie, tak powiedziałem. Aha, okej. Okay. A to jest, nie, no jak? Ja przez chwilę myślałem, że jest. Stary, wszyscy Zabrzanie w tym momencie, tak, no jak to? Przecież tam... Stary, my tu kopiemy złoto. I co można powiedzieć na ten na temat wiesz, tego jak się nazywa venue, miejsce, gdzie będzie event? Mhm, ale przypomnij. No, ja ci powiem, bo... No. To jest mocne, stary, to jest dom muzyki i tańca. Absolutnie, no i tak. I chciałem zapytać właśnie, jak bardzo przystosowujesz swoje teksty do tego miejsca, które jest nobliwą instytucją, no dom muzyki i tańca. W Zabrzu, historia wielu fenomenalnych artystów. No, na pewno będzie dużo fizycznej komedii, myślę, że będzie dużo tańczenia, wiesz, Pudzian ty frajerze i później kilka tańców, ruchów. Nie, szczerze, ja wiem, że na początku miało być w Spodku, i znowu mam nadzieję, że nie wysprzęgla się z jakichś tutaj tajemnych informacji. Ja ale... takich nie dostałem, ale niech będzie. Jak już nie jest, to już nie jest. Już nie jest. Ale jest w lepszym miejscu teraz. Dokładnie. Dokładnie. Ja też uważałem, że to jest dobra zmiana, bo zresztą roasty, jak będziesz oglądał amerykańskie, to większość się odbywa tak naprawdę na sali na 300-400 osób. Tu nie chodzi o to, żeby to był stadion. Dokładnie. I bardziej chodzi o to, żeby na widowni byli ludzie, którzy rzeczywiście znają, ludzie, którzy występują i to często jest właśnie, nawet nie ma biletów, tylko musisz dostać zaproszenie i to jest taka celebracja po prostu tego eventu, nie?
I my początkowo chcieliśmy to zrobić z podkus, wiesz, z przyczyn naprawdę wszelakich, od wojny po właśnie, kurde, pewne realizacje i bla, 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 bla. Przenosimy to tam i to jest jak najlepsza decyzja dla samego eventu, nie? Okej. Okay. Poza tym też będzie pay-per-view i chyba główny nacisk jest na to, żeby kupować i oglądać w domu. Ale zauważyłem to dzisiaj na stronie, bo wszedłem, to się nazywa chyba Kup Bilecik, tak? To tam jest jeszcze próba, na którą można kupować bilety. 1 kwietnia. Wydaje mi się, że było coś takiego na Kup Bilecik, bo teraz nie ściemniam, że... Możliwe, bardzo możliwe. Na pewno to wyedytuję później, jak... nie, bo były trzy rodzaje biletów do kupienia. Tak, bo było tak, że kup fizycznie na właśnie 1 kwietnia... To ci od razu przypomnę, że 1 macie chyba próbę generalną w Warszawie. Tak. A na 3 można kupić albo bilet fizyczny, albo pay-per-view. Tak, no. Ja też... Jesteś bardzo ogarniętym człowiekiem. Ja jestem, nie, słuchaj, jestem na tyle ogarnięty, wiem, że ja wiem od samego początku, że mnie nie będzie na tej próbie generalnej. A masz już tekst? Mam. Tak, skończony? Tak, no. Zabity dechami, wszystko ten? Czuję, że jest gotowy, ale wiesz, jeszcze na pewno będą zmiany, aranża... No, jakby... Jak dobry to jest tekst? Jak bardzo dobry. Ja ci powiem tak, ja go testowałem. Nie płacą mi za to. Okay. Spokojnie. Spokojnie. Ja go testowałem na występach solowych. I to jest ciekawy format wtedy, bo ja przerywam sobie występ i mówię, słuchajcie, zrobimy coś, czego na ogół nie robię, przygotowuję się do roasta i chciałbym tutaj kilka żartów sprawdzić. Ty? Tak, no. I czyli są ludzie, którzy usłyszeli część tego, co będzie na roście? Tak, no. O, to ciekawe. I jest dużo osób, które usłyszało rzeczy, których nie będzie na roście. No na pewno, nie, bo oni robili tak. Tak, no i była dosłownie weryfikacja na zasadzie, tak. No dobra, no to tego, no to tego już nie opowiadam, nie? Więc ja czuję, że jestem dobrze przygotowany, chociaż wiesz, cała aura się zmieni w momencie, kiedy już jest roast i jest, nie możesz sprawdzić wszystkiego, nie? W sensie na solowym występie też ja miałem dużo problemów z tym, bo na początku zacząłem testować te rzeczy na bisach, nie? Co jest dobrym pomysłem, no bo oddzielam od spektaklu, który robię. Okay. Ale problem jest taki, że ludzie już mnie znają, ludzie już mnie lubią, więc są bardziej przychylni moim żartom. Nie? Są już na końcu, już w ogóle rozgrzani do końca. Dokładnie. No tak. I w tym momencie to nie jest do końca, wiesz, dobra weryfikacja. Więc później zrobiłem, że na samym początku, nawet nie robię spektaklu, tylko słuchajcie, zaczniemy od roastów, nie? I spoko chodziło, tylko że później, jak zacząłem spektakl, to było takie, jakie to mdłe jest. Wiesz, że spektakl? No tak, no bo 10 minut obrażałeś ludzi i cały czas był one-liner, 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 a później ja wchodzę w jakąś opowieść i jest takie, czemu oni już nikogo nie obrażał. Więc to też trzeba było... tak pięknie. Tak. I okay. Ostatnie parę prób chyba naturalnie mi wyszło tak, że w momencie, kiedy w spektaklu... Ja w ogóle używam słowa spektakl, ale... Nie, super. Tak, podoba mi się, tak? Przypominam, dom muzyki i tańca w Zabrzu. Że... Jakiś burmistrz może być ktoś, wiesz. Że w momencie, kiedy robię program stand-upowy i tak, nazwijmy to spektaklem też, to... W momencie, kiedy nadchodził jakiś słabszy moment w spektaklu, wiesz, no. Zawsze się zdarza, że nie wiem, jakiś żart nie zażre. Widziałem twoje programy, no zdarzają się słabsze momenty. Zaczynają się koło 2 sekundy. I trwają aż do końca. To wtedy... Musisz sobie więcej wybaczać. Że wtedy właśnie zacząłem robić te roasty, żeby trochę tak pobudzić widownię. I to chyba była najlepszą weryfikacją wszystkiego. Jaki robiłeś jeszcze roasty, czyje? Ja robiłem roast Rejenta, robiłem roast bardzo dawno temu Benkartów stand-upu, czyli to był Lottek i Karol Modzelewski i to wszystko. Okej, okay. Tak, czyli no. Nie robiłeś tak naprawdę nikogo jeszcze spoza stand-upu, czyli to będzie pierwszy cywil. Tak, no ja też z ręką na sercu, i może nie powinienem się do tego przyznawać, ale ja nigdy nie czułem, że jestem dobry w roastach. Okay. Że to nie jest, to nie, jak zgodziłem się na tą propozycję, to nie miałem czegoś takiego, dobra, to tutaj będę błyszczał, ale tylko dla mnie to było wyzwanie bardziej. Ja teraz ad hoc cię obranię. Na tyle, na ile cię oglądałem, uważam, że jeżeli uważasz, że nie jesteś dobry w roastach, to tak, to może pójść tak sobie, ale może pójść właśnie rewelacyjnie. Właśnie trochę przez to. I znowu ten case Dawida Podsiadły, który jakby był słynny roast wojewódzkiego, to... Po prostu ludzie go pokochali. Tak. I chyba, no absolutnie był to najbardziej ulubiony fragment wszystkich. Absolutnie. Wydaje mi się, że wiesz, przełamanie trochę, bo być może, że przez to, że, być może przez to, że nie czujesz się super w roastach, może zrobić to trochę inaczej, niż jakbyś był takim... Jak się nazywa ten łysy ze Stanów, co robi wszystkie roasty? Jest taki jeden łysy typ, to jest na wszystkich roastach. Być może. No, chyba Jeff Ross. Tak, to jest na wszystkich roastach, tak, nie? Tak, tak, tak. To wiesz, masz takiego Jeffa Rossa, nazwijmy go, nie wiem, Rejent, nie? No. Będzie mu bardzo miło, jak to na usłyszy. Pewno. No. I przychodzi ktoś nowy, no nie? Więc tego Jeffa Rossa wszyscy znają, wszyscy mniej więcej wiedzą... W którą stronę to pójdzie? Jaki kaliber będzie, a ty przyjdziesz i zrobisz coś zupełnie, wiesz... Jasne. Trzymam kciuki, w sensie no, to no, tak pozytywnie. Ja też, ja bardziej bym szedł w drugą stronę, że ja sobie wytłumaczyłem w głowie, że to nie jest ważne.
że jak z Bombay mi nie pójdzie, no to jest jeden event. Nie, no jasne, że tak. Jakby moja cała filozofia jest taka, jak będzie źle, to nic nie szkodzi. A no oczywiście, że tak. Tak. To jest bardzo dobra filozofia życiowa. Absolutnie. A czy Pudzian jest śmieszny? Ja go spotkałem raz teraz, jest bardzo pewny siebie. I zresztą przydatne. Tak, były rozmowy, wiesz, nagrywaliśmy jakiś tam trailer i on... Widziałem, on tam cyckami tak macha, tak bom, bom robi. Silny chłop. I ja miałem, bo on zresztą, był komunikat dla nas wszystkich, że on mówi, ze wszystkiego można żartować, nie? Ja tak mam, czy ty jesteś pewny? W sensie, czy ty wiesz, co to znaczy, że ze wszystkiego można żartować? I później się z nim spotkałem i nie będę mówił, który żart, ale mu powiedziałem jeden żart. Taki hardy, który mam. Chciałem mu powiedzieć i się na mnie spojrzał, nie zaśmiał się. On powiedział, dobrze, może być. Nie? Czyli... Teraz, czy Pudzian jest jak taki godfather, do którego przychodzisz i najpierw musi ci podpisać, że dobra, te żarty są okej? Dla mnie było ważne, żeby on usłyszał chociaż jeden żart. A, czyli nie dawałeś mu całego fragmentu? Nie. Okay. Ja mu tylko jeden żart, taki po prostu, tak jak z tobą siedzę, powiedziałem, słuchaj, powiem coś takiego. I nie ukrywam, trochę się stresowałem. A był ktoś jeszcze w pokoju? Na szczęście tak. Rozdzielić was? Tak, no żebym, wiesz, żebym go nie skaleczył przez przypadek. Ciętą impostą. I on powiedział, że wszystko w porządku. Aha. I ja mu powiedziałem, tylko zapamiętaj te słowa. Zapamiętaj, że powiedziałeś mi, że wszystko jest dozwolone. Nice. Bo ja mu jeden żart powiedziałem i on miał okej, okay, a ja mu mówię, takich żartów będzie 2 godziny. Tak. Nie? Więc ty musisz mieć, wiesz, twardą skórę. Okej. Okay. A kto przygotowuje Pudziana do jego wystąpienia? No bo wiadomo, że ktoś go coachuje, czy nie chcesz mówić, czy powiedzieć? Jak nie możesz, to nie, wiesz, ja myślę, że to nie jest hardcore. Nie chcę mówić... kto będzie winny później. Tak, no. Wiesz co, no to jest... Ja ci powiem tak, to jest w ogóle ciekawe pytanie, nie? Bo ja trochę wychodzę z założenia, że to nie jest tajemnica, albo to jest tajemnica Poliszynela, że jakby ludziom na roast się pisze teksty. No i nie, że to jest tajemnica Poliszynela. Poliszynela, każdy wie. Każdy wie. No każdy dokładnie. Wie. Naprawdę. No tak, tylko że to się dalej tak jakby, wiesz, no nie mówi się o tym i tak? No, powiem ci inaczej, ja prywatnie bym ci na maksa powiedział. Dobra. Albo bym... Zapomnę na bank. Żeby się zapytać. Tak, na 100% zapomnę. Bardziej mi chodzi o to, że ja czuję, że to... ile? To dużo osób słucha, nie? W sensie, ty jesteś takim mainstreamem. No to dobra, to słuchaj, piszę mu tak. że jeszcze chyba nie chcę uchylać tego rąbka tajemnicy. Okay. To jest pierwszy powód, dlaczego nie odpowiem. A drugi, i to jest naprawdę ważne, no, to, że naprawdę nie wiem. Więc też jakby musiałbym to sobie... zacząć na odwrót. Tak, no. Okay. Ale mogę sprawdzić później i ci powiedzieć. Nie, bo to, wiesz, to też nie jest jakieś super istotne pytanie. Po prostu to było po prostu pytanie, które mi się nasunęło. Jasne. Bo ja działam w ten sposób, jak rozmawiam z moimi gośćmi. Ja tutaj mam rzeczy, rzadko tam zerkam. Czasem jak się bardzo nie klei. Na przykład mam... O! A to może jeszcze nie. Tak? Jak się bardzo nie klei, okej, okay, to zaczynam. Jak się bardzo nie... O, widzisz, ale bo ja miałem... Ale zawsze tutaj mam napisaną rzecz, jakbym nie wiedział, od czego zacząć, zawsze tutaj sobie piszę rzecz, od której chciałbym zacząć, tak żeby nie mieć dupy totalnej na początku. Dobra, od czego chciałeś zacząć? Chciałem zacząć od tego, tak trochę na poważnie, ale teraz to mogę powiedzieć i serio tak uważam, że rozmawianie ze stand-uperami i oglądanie wywiadów, rozmów ze stand-uperami, podcastów, czegokolwiek, jest trudne z każdej ze stron, dlatego że zawsze to, co najlepsze, to są wasze materiały, to są wasze specjale. Na pewno. Wywiady są takie, że a jak robisz ten żart, a jak to było kiedyś, jak to było śmiesznie, nie? Tak, no. Nikt nie chce słuchać o tym, jak to kiedyś było, jak to było śmiesznie, tylko chce, żeby było śmiesznie. Absolutnie. Nie? Nie miałem zbyt wielu takich gości w programie, no ale był u mnie właśnie jakiś czas temu Antoni Syrek Dąbrowski, do którego dzisiaj zadzwoniłem, żeby trochę haków na ciebie zebrać. Zapodam je, ale później, żebyś się czuł bardziej wyluzowany. Ten vapor, on chwilę musi podziałać, żeby to się zinhalowało wszystko. I na przykład z nim jak się spotkałem, to pamiętam, że miałem takiego... Boże, jaki on jest nudny. Nie, ale on zanim okay, to przyszedł, no, to byłem taki właśnie, kurde, jak pogadać z nim, żeby jednak było śmiesznie. To nie jest tak, że on ma mi, wiesz, opowiadać kuchnię, bo ja i tak nie będę stand-uperem. Mało który z widzów, którzy to oglądają, będą stand-uperami. Może promil, to w takim razie kudos tu, jakby fajnie. Ale chodzi o to, żeby było śmiesznie, a jednak to, na czym wy opieracie swoją śmieszność, jest super przygotowane, a to nie jest rozmowa, no nie? Wiesz co, tak, ale też uważam, że większość komików po prostu cały czas stara się być śmieszna, nie? No ja mam nadzieję. Najgorszy moment... Zagartyka, nie? Rozśmiesz mnie. Najgorszy, i miałem takie wywiady, na przykład jeden w telewizji, w TVN-ie, już nawet nie pamiętam... O, to nie widziałem tego. Chyba, że mówisz o tym takim... Jak on się... Wojewódzki. Wojewódzki. Nie on. Jakiś taki inny był. Nie, stary, to był jakiś taki...
Stary, to było... Nie wiem, jak po godynka i 5 minut przed, cokolwiek, nie? Mhm. Ja czyli dzień dobry. Co? Przyrzekam ci, nie pamiętam. Nie ważne, nie ważne. Nie? Naprawdę to było takie coś, co nikt nie ogląda, nie jest ważne, ale był typ w studiu, który stał i ja totalnie miałem coś opowiedzieć. Totalnie do ciebie zadzwonią jeszcze raz Stefanu po tym, co powiedziałeś, na bank. I stary, on mi od razu powiedział, to powiedz jakiś żart. Nie? I ja miałem takie, stary, ja nie będę opowiadał żartu do kamery, ty stoisz ode mnie 10 metrów dalej, jakby to jest tak krępujące, żeby teraz ci opowiedzieć żart, że... i wyszło fatalnie, nie? Bo ja chyba albo powiedziałem to, co teraz, albo jeszcze powiedziałem takiego coś w stylu jeszcze gorzej, wiesz, bo taki wybity trochę z rytmu powiedziałem coś w stylu, wiesz, stacja TVN-u nie stać na moje żarty, coś takiego mogło, czyli jeszcze bardziej zblazowane, nie? Tak, dokładnie, nie? I wiesz, ja zszedłem z tego i miałem takie, po co mi, po co takie kłody, nie? Po co tobie, nie? Tak, po co im, po co widzom? I to nigdy nie będzie śmieszne. Wszyscy przegrali. Tak, wszyscy przegrali i ja bym, gdybym opowiedział żart, nie masz szans, że opowiesz żart w studiu, gdzie typ stoi 10 metrów dalej i tak, że ty nagle jakby strzelisz żart i ktoś się zaśmieje jeszcze przed ekranem. Jedyny sposób, żeby ktoś się zaśmiał przed ekranem, to jeżeli ty zaczniesz cisnąć typa, który cię o to poprosił, nie? No tak. A ja jeszcze wtedy nie miałem na tyle doświadczenia, żeby móc to obrócić w taki żart w stylu, wiesz, a co ty masz na sobie, wiesz, powiesz się na tym krawacie. Ja ewidentnie nie mam do dzisiaj tej swobody, ale przynajmniej już wiem, co muszę robić. Ale świetnie wychodzi ci narracja w stylu chyba ty. No, tak, to jest ewidentnie to. Opowiedz jakiś żart. Ja mówię, no sorry, przecież patrzę na jeden. Frajerze. Dobrze. Tak, no zawsze jest dobrze dodać jeden, wiesz, jeden pocisk na koniec, jedno słowo. Tak, tak. Żebyś, tak. Mhm. Więc uważam, że trudne jest rozmawianie, że trudne jest zrobienie takiej rozmowy, która będzie też śmieszna, bo to jest w sumie ten efekt, który jest chyba dla... No wiem, że są też na przykład różne filozofie, jak stand-uperzy się przygotowują do wywiadów, nie? I są komicy, nie wiem, na przykład Zalew jest klasycznym przykładem tego, że on przychodzi i zawsze, nie wiem, często przychodzi w jakimś kostiumie albo na żadne pytanie nie odpowiada poważnie. I w zasadzie, jak ja z nim kiedyś gadałem i mówię, ty będę w wywiadzie i tak dalej, i po prostu normalnie pogadam, to on miał takie... Boże, jaki ty jesteś, wiesz, słaby, nie? Okay. Ale ja z kolei, wiesz, tak samo jak Antek, ja też lubię słuchać Antka w wywiadzie, gdzie on niekoniecznie jest śmieszny, tylko opowiada o czymś ciekawym i humor gdzieś tam po prostu jest po drodze. No, nie? To u mnie się nie udało. No, to... Nie. U mnie starał się być taki, że wiesz... O? To zero humoru? Nic się nie rozśmieszył? Nie, no, żartuję. Nie, starał się być... Nie, był Cześć, ja idę do niego w ogóle do podcastu, więc może nie przesadzać. Jakoś nie bałem. Za chwilę dostanę tylko powiadomienie z kalendarza, usunięto wydarzenie, wywiad. Tak, no. Powiedz mi, jak to robisz? Trochę jednak będę pytał takie rzeczy związane z tym, bo zaśmiewałem się mocno oglądając twoje rzeczy i to, co bardzo... A Antoni, Antek, wyprowadził mnie z mojego pudełka myślowego, do którego wpadłem, bo byłem przekonany, że musisz być bardzo mocnym jaraczem Zielska, bo tak jest vibe z twoich stand-upów niektórych, w sensie tak, swoich materiałów. Ja dużo mniej palę niż ludzie myślą. No. On powiedział tak, on powiedział, że to nie jest tak, więc ja mówię, stary, to jest jeszcze lepsze, bo potrafisz, bo wiem, że masz świetną pamięć, wiem, że jakby... Nie przesadzałbym z tą pamięcią, tak? Ale... No, okej, okay, dobra. No. To ja zakładam tak pozytywnie, okej? Tak, jakie jest pytanie? Zapomniałem. Takie, że jak... W sensie, wiesz, w którą stronę twoja głowa idzie, żeby ten vibe właśnie idealnego materiału do puszczenia sobie, do lolka, albo nawet bez, stworzyć, a równocześnie właśnie nie będąc, wiesz, takim... Jestem, tak, odpowiem ci na to pytanie w ten sposób. I ja jestem mocnym wyznawcą tego. Czyli masz różne rodzaje humorów. Czarny humor, nie wiem, storytelling, one-liner, cokolwiek. Masz po prostu ludzi, którzy różnie operują. Ja uważam, że absolutnie jest coś takiego jak zjarany humor. No, absolutnie. I zjarany humor polega na tym, że to jest po prostu głupkowate myśli, trochę niepołączone, ale w jakiejś logice, która trzyma się swoich... Gdzieś się łączy. Tak, i zapominasz o całym świecie dookoła, ale tak w tej logice to wszystko siedzi. Jest bezbłędne, nie? Ja bardzo lubię kminić rzeczy w taki sposób, że... Czyli po prostu tak masz. Tak, no i zresztą na przykład, wiesz, to trochę dla mnie jest powiązane z teoriami konspiracyjnymi. Okay. Nie? Że ja nie jestem foliarzem, ale ja bardzo lubię teorie konspiracyjne, bo mam wrażenie, że właśnie zapominasz o wszystkim innym. Okay. Nie? I budujesz swoją narrację i dla mnie to jest bardzo ciekawe, że wiesz, łącząc te kropki i zapominając o 4 trójkątach i 5 kwadratach, jesteś w stanie ułożyć totalnie nową historię i to się jakoś klei. I mam takie, to jest super. Dla mnie większość teorii konspiracyjnych jest po prostu zjaraną historią typa, który coś sobie wymyślił. Nie? I ja jestem wielkim fanem tego, nie? A jednocześnie wiesz, no sam mam takie podejście, że często na przykład jak piszę z kimś, że proces jest bardzo często u mnie taki, że się spotykam
Dawniej to chętnie nawet powiem, zmienię nazwiska, z Rafałem, bo naszym się spotykaliśmy i gadaliśmy i w pewnym momencie po prostu, wiesz, próbowaliśmy tak gadać, żeby sobie notować i wiesz, jakieś pomysły przerobić. Jak gdzieś na przykład już nam się, wiesz, energia kończyła, to sobie pozwoliliśmy na, wiesz, małego jointa i później znowu się odblokowywaliśmy, wiesz, z durnotą i z głupimi myślami, nie? Więc gdzieś ten element jarania... Ja, wiesz, podchodzę do niego, wiesz, jako narzędzie, jako coś, co jest konstruktywne dla mnie. Ale bardzo rzadko palę samemu, na przykład. O! No. Boisz się dowiedzieć prawdę o sobie. Boisz się stanąć przed lustrem taki zjarany i tak, co ja robię? Gdzie ja zabrnąłem? Żarty nie są nieśmieszne. Tak. Taka paranoja. Jezu, jakie paranoje wpadają stand-uperzy? No chyba to jest tak główne, że nie jesteś śmieszny, że jesteś nudny. No. Tak. A miałeś tak kiedyś? No miałem tak całkiem niedawno. Tak stary, miałem tak jakieś... W piątek miałem tak. Naprawdę? Miałem w piątek występ. O kurde, to jest mnie... Dawaj. W piątek miałem występ. Ja teraz w ogóle mam bardzo dużo występów. Za dużo wziąłem na swoje banki. Gratuluję, to dobrze. To jest fajne i ja zawsze byłem zdania, że wiesz, ciężko pracować, a później mocno melanżować i taki system sobie układałem, ale teraz za ciężko pracuję i za mało mocno melanżuję. Okay. I miałem występ w piątek w Resorcie w Warszawie. Ja tak wszedłem na scenę już naprawdę, modne słowo, przebodźcowany, przeprocesowany, taki ogólnie zmęczony byłem i Resort jest miejscem, gdzie występuję bardzo regularnie, bardzo lubię tą salę i tak wszedłem na tą salę i tak powiedziałem, słuchajcie, powiem wam absolutnie szczerze, jestem dzisiaj przetyrany, wydaje mi się, że ten występ będzie bardziej surowy, ale jakby mam nadzieję, że docenicie, że będzie szczery, a nie to, że małpka ma tańczyć przed wami. Okej. Okay. I trochę miałem poczucie, że widownia miała takie, nie, my chcemy, żeby małpka tańczyła. Ja miałem takie, nie. Dance little monkey. No, tak, no. Okej. Okay. I wiesz, i były momenty, gdzie ja trochę inaczej podawałem tekst, gdzie na ogół jestem, nie wiem, żywszy, trochę sobie pochodzę, trochę sobie pokrzyczę, a tutaj tak usiadłem na tym stołku i tak zacząłem gadać rzeczy, które są durne, a tam czułem, że ludzie mieli takie, on ma problemy. Tam się coś, wiesz. Okay. No, więc, ale wiesz, finalnie chyba im się podobało. Albo ja wyszedłem bardzo szybko i już mnie nie obchodziło ich opinia. Czy nie byłeś w sensie po prostu byłeś zmęczony dniem? Byłem zmęczony miesiącem, o tak. Życiem. No, byłem, wiesz, ja teraz chyba ostatnie... Nie chcę skłamać, ale myślę, że nie wiem, na 40 dni miałem 37 występów. What? Tak, no. A dzisiaj masz? Dzisiaj nie, jest... stary, dzisiaj mam mój drugi dzień wolnego. Ja wczoraj miałem pierwszy dzień wolnego od dawna. Nie, przyjechać do mnie, to za skucha. Stary, ale ja w ogóle, ja się czuję, jakbym był na wakacjach od 2 lat. Tak, jest no, no, jest, mam takie, dobrze. Kurde, jeden dzień wolnego, to jest to, co mi brakowało. Okej, okay, to dobrze, to dobrze. I przyjechać rowerem w ogóle. No ja tu bliziutko mieszkam. 5 minut stąd, no. Rowerem. Tak. 5 minut stąd rowerem to nie musi być wtedy tak bliziutko, nie? No to prawda, rower jest szybko jeździć na rowerze. Stary, 5 minut w Warszawie to są 2 miejsca dalej samochodem, ale 5 minut rowerem to można tak, przejechać no. Kawałek. No tak, ja stary prowadziłem ten rower. Nawet na niego nie wsiadłem. To było 5 minut prowadzenia rowerem. Bo jest blisko, o to mi chodzi. Nie wiem, no chciałem jakiś... No dobra, kto jeszcze oprócz ciebie będzie na, pamiętasz? Na Roście? Na Roście, no. Tak, no pamiętam, bo musiałem żarty o nich pisać. Celebrytów, nazwijmy tak. to będzie Juras, tak. Popek, a z komików będzie Socha, Piasecka, Wiolka, Mieszko i Rejent. I ja. Kto z nich jest najlepszy? Kurde, nie wiem, czy mogę to mówić, ale dobra, robimy to. Dawaj. Ja, stary, zrobimy to w ten sposób, to będzie dobra, ciekawsze. No. Ja, jako prowadzący, miałem udział w ustalaniu kolejności. Kto ty prowadzisz też, to nie wiedziałem. Tak, no ja będę... Gratulacje. Tak, no. Okay. No, zapytali się mnie, jaką kolejność uważam, że powinna być i też, wiesz, są różne parametry, jakie bierzesz pod uwagę, nie? No i nie powiem ci, kto myślę, że jest najmniej pewny. Ale była osoba tam, która sobie pomyślałem, że... Ale z komików, no bo nie liczę cywilnie. Nie zadawaj więcej pytań. Dobra. Że jest osoba tam, która... Jest jakby najmniej pewna? Najmniej pewna i mi chodzi o to, że może przedłużyć czas, nie, no, że może Popek. Być totalnie... Może? Może nie. Nie no, Popek na 100%. No wiadomo, że Popek. No. Wiadomo, że Popek. Kurde, no. Nie no, ale żeby nie było. Ja, nie, jakby, ja znaczy też... allegedly. Jakby. Allegedly. Nie, ja też nie znam Popka, nie? W sensie, żeby nie było. Ja go poznałem. Tak? Okej. Okay. No, no. Cudowny chłop. Dużo osób tak Dorany mówi. Przyłóż. Jasne. Jednak mimo wszystko tam jest taki element, no, no, może być różnie. Że może być na różnie 100, tak. I po prostu nie wiadomo ten. Tak. I ja jakby pomyślałem sobie, że jakby po tej osobie musi być najpewniejsza osoba. Osoba, która po prostu nie chodzi o to, że jest najśmieszniejsza, tylko na przykład taka, której nie zająknie się głos, taka, która nie pomyli tekstu, taka, która nie będzie miała, wiesz, nie będzie miała na nią wpływu, że coś na przykład się dzieje albo że ktoś coś krzyknie. No i to dla mnie jest absolutnie Sebastian Rejent. Okay. Że Sebastian Rejent jest naj takim pewnym punktem. Jeff Ross. Dokładnie, że on wchodzi i nie ma dla niego żadnego problemu z niczym. On po prostu będzie mówił swoje żarty. I będzie miał w dupie wszystko dookoła niego i zrobi to tak, że to będzie dobre.
Okej. Okay. No. Czy w trakcie takiego eventu... Swoją drogą, ja wiem, że teraz, że jesteśmy przed tym eventem. Jestem przekonany, że to może być tak, że Popek będzie najpewniejszy, najlepszy występ, Rejent wyjdzie i zbombi, bo wszystko teraz zaczarowałem. Aha, nie sądzę. Nie, no Rejent za dużo jednak zjadł ziemi, żeby zbombić. Tak. A Popek może zrobić wszystko, to jest fakt. No właśnie. To jest absolutnie prawda. O ile przyjdzie trzeźwy. O ile przyjdzie kropka. Cudowny człowiek w każdym razie. Fantastyczny. Jakbym miał dzieci, chciałbym, żeby był chrzestny. Tak. W każdym razie, bo widzisz, tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś o tym, że Popek może być różny i po nim super pewniak, to czy robi się tak, ja wiem, że wielu roastów nie zrobiłeś, ale czy zrobiłbyś na przykład tak, że próbowałbyś w locie, podczas kiedy jeszcze Popek się na przykład, wiesz, wykłada na ryj, dorzucać jakieś linijki, żeby... Zaraz po tym, jak on zejdzie, ty wchodzisz, żeby jeszcze dobić go roastując? Wiem, o co ci chodzi. Rabia się tak? Na pewno jest to jakiś element i na pewno jest to jakiś ciężar na prowadzącym, żeby, wiesz, kontrolować to, co mówi. No. Szczerze? Co ja będę kontrolował? No, jak Popek będzie bombił, to co, ja zabiorę mu mikrofon? No to się raczej nie wydarzy. Nie, ale żeby dobić go potem swoimi tekstami jeszcze, nie? Takimi na wlocie dopisanymi. Ja będę chciał być tam żywy. Ja nie znam żartów innych. Popek też. Tak, no. Ja nie znam żartów innych i nie chcę ich znać. No co ty? Tak, no jest proces taki, że my piszemy te żarty, wysyłamy głównej osobie i po prostu, żeby nie było tam powtórek, żeby nie było jakby... Czyli tego tylko jedna osoba zna program. Cały, tak, no. Zajebiście. Ja osobiście nie będę znał i szczerze mi zapytali się, czy chcę znać i ja powiedziałem, że wolę nie. Wolę być naturalnie, się śmiać z tego i odpowiadać po prostu improwizując. Czy będę, wiesz, dociskał osobę, która przed chwilą sama siebie docisnęła? Wydaje mi się, że to nie jest do końca w mojej naturze. Że ja bardziej bym miał taki chyba, znowu, mówimy przed eventem. Ja mam wrażenie, że wszystko, co powiem, może być... Może się wszystko inaczej wydarzyć, nie? Ale siebie bardziej znając, to myślę, że gdyby tam doszło do takiej sytuacji, to bym bardziej przytulił. W sensie bardziej... Tak, no bym miał takie Popek, nie przejmuj się, wiesz. Nikt cię nie rozpozna w tych tatuażach, nie wiem, cokolwiek, no jakby... Tak, i tak jesteś silniejszy od wszystkich tutaj. Popek, czy masz takie wielkie oczy? Tak, no. Tak. No. Więc będziemy improwizowali, no. Ale okay. Też, wiesz, mam nadzieję, że Popek po prostu mu dobrze pójdzie. To jest moja szczera... Czy stary, po pierwsze, jakkolwiek pójdzie... Będziesz robił roast z Popkiem. To jest zawsze super, nie? No bo resztę ekipy w miarę znasz. Juras chyba coś robił, no nie? Takiego... Ja mam wrażenie, że... Albo może miał roast swój. Nie, wiem. No może w ogóle mylę wszystko. Juras... Ja mam wrażenie, że on coś takiego robił. Jak z nim rozmawiałem, to nie wyszło to. Okej, okay. To może... Tak, no. Wiesz. Ale on jest bardzo gibki, elastyczny, charyzmatyczny, śmieszny. Okay. On jest bardzo... widać, że w rozmowie jest bystry. Okej. Okay. Zresztą jak wszyscy. Co? No dobra, Rejent jest głąbem, o to mi chodzi. Z nim nie ma elastyczności. Nie, no okej. Okay. Jako... Właśnie, jak najbardziej lubisz, jak się określa ciebie? Bo ja już trzeci raz w głowie zadaję sobie to pytanie, świetnie się przygotowałem. Wolisz, żeby mówić o tobie komik, stand-uper? Obojętne. Stand-uper jest chyba taki bardziej... Akurat, no. Do amerykańskiej po prostu formuły stand-upu. No bo komik to jest tak, jednak trochę takie... Komik to jest takie ogólne, nie? Bo ja bym też kabareciarza też chyba nazwał komikiem. Nie, w sensie, ale ja bym tobie nie powiedział, że jesteś kabareciarzem. No tak, ale to komik. Komik jest całością. Tak. A kabareciarz później... i stand-uper są osobne rzeczy. Tak, no, ale obaj są komikami? Nie wiem. Okay. Szczerze, jak będziesz pewny siebie mówił cokolwiek, to będę reagował. No tak się staram, w ogóle na tym zbudowałem swoją karierę, nie? Staram się bardzo pewnym tonem mówić rzeczy, o których nie mam zielonego pojęcia. No, ty zresztą też. Absolutnie, to jest kluczowe do wszystkiego, no. Tak. Ja ostatnio, kurde, też nie chcę name dropować, ale z Kwebo gadałem i właśnie coś tak użyłem, takiego zwrotu, który byłem prawie przekonany, że wiem, co znaczy, no ale tak powiedziałem, że ktoś, to on robi taki klasyczny boom-up, nie? I Kwebo mówi, to nie jest boom-up. O kurwa. I ja mam takie... Ja jestem pewny, że to jest bumpa, nie? W sensie... Nie, a czy dobijasz to jeszcze? No dokładnie, nie? Co ty gadasz? Tak, no, to jest bumpa w ogóle. Tak, no bo w mojej głowie nie jestem w stanie ci tego technicznie wytłumaczyć, ale to są takie bardziej bębny, klasyczny hip-hop, takie bardziej lata 90. To jest moje rozumienie słowa bumpa. I gadamy zresztą o miłym ATZ, którego bardzo polecam, nigdy nie poznałem, ale bardzo lubię jego muzykę. I właśnie, że on robi taki klasyczny... On mówi, nie robi bumpa, bo ja mam takie... Dobra, wchodzimy w to. Robi. Kwebo, robi. Pierdolisz. Tak, dokładnie, nie? I stary, nie uwierzysz,
Wyszło na moje. Wyszło, na że, on, tak, że on pomylił miłego ATZ z kimś innym, nice. I tam mu się pomylił. Ja miałem taki, Jezus Maria, jakie... Ziomek, warto, to, dobrze. Ale to był taki rzut kością. Ale ja... przyznam, bo to tak na 10 razy jedno wejdzie tak mocno, tak do, także tak, dobrze. No nie? I no, jak mówię, regularnie o tym myślę raz na jakiś czas. No, to jest taka myśl. Lubicie się dalej, czy co? Tak, 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 no, ja regularnie mu przypominam, nie? Piszę do niego. Ty weźmiesz coś z tym boom-upem byś porobił, nie? Tak. Co zamawiamy na dowóz za tym, może boom-up? Tak, no. Ja by co, ja ci znajdę w menu, bo wiem, co to jest. Taka wietnamska restauracja, boom-pap, świetna jest, no. Boom-pap, no tak. Okej. Okay. Tak, no. Słuchaj, wszyscy znają twoją historię o pokazywaniu dupy na jednym występie. To jest już historia przetyrana wielokrotnie. Tak, no. Rozumiesz, ona... Zakładam, że wszyscy znają. Jak nie, to... W co drugim wywiadzie ona jest. Tak, no. A, jebać. W co drugim wywiadzie. Co jest, znajdziesz. Jest wielokrotnie. Ja chciałem tylko jedną rzecz ustalić najpierw. Czy ci rodzice i tam była też twoja dziewczyna ówczesna? Czy tylko jej rodzice? Bo są dwie historie z pokazywaniem dupy. O fakt, ja opowiadam tą właśnie. Okej, no. I była... ta nie jest w co drugim wywiadzie? Nie, no jedna jest historia. To w skrócie opowiem obie. Dobra. W wielkim skrócie. Pierwsze to jest, jak pierwszy raz pokazywałem dupę. To ty pokazywałeś więcej niż jeden raz dupę? Tak. Okej, to ja przepraszam, ale bardzo spłaszczyłem twoją obszerną... Nie, to jest temat rzeka, okay. Która płynie między pośladami. Pierwszy raz... pokazałem dupę. Wszystko się mogę pomylić, nie o to, no. Jak rok robiłem stand-up i byłem totalnie nieprzygotowany i po prostu pokazywałem blizny na ciele, mam jedną na kolanie, nie potrafiłem zdjąć spodni i miałem takie, słuchajcie, i zdjąłem spodnie, pokazując im dupę, już naturalnie będąc w tej pozycji, jakby, wiesz, no fajnie. Aha. Pokazać ludziom dupę. No wiadomo. I to, co najbardziej zapamiętałem z tamtej historii, to, że ja już musiałem się odwrócić, nie? A jak pokazałem, to nikt się nie zaśmiał. Jakby mój plan, że pokażę dupę i ludzie zaczną klaskać. Boże, jakie to jest nieprzewidywalne. Jaki to jest kunszt komediowy. Jaka to jest w ogóle komedia, no, nie? Tak, że on tak te granice przekracza. Raczej spotkało się z takim... Okay. Czy ten typ nam właśnie dupę pokazał? I ja się odwróciłem i dokończyłem występ, nie? Niektóry jeszcze tam trwał 3-4 minuty. To ja już wiem, to ja połączyłem tę historię i dodałem do niej jeszcze twoich rodziców, twojej dziewczyny i ją na sali. Tak, bo rodzice... Czyli połączyłem dwa razy pokazanie. Bo rodzice mojej dziewczyny, jak byli na sali, na jednym z pierwszych występów, i to była sala, która po prostu śmierdziała frytką, olejem, wiesz, była taka fatalna sala, taka ten i szło mi źle. Bo ja mam wrażenie, że wszystkie moje występy idą mi źle, ale widownia zaczęła krzyczeć, pokaż dupę, tam, ten. I ja przyrzekam ci, czy ja nie wiem, czy ja zamarkowałem pokazanie dupy, czy ja pokazałem brzuch, czy coś w tym stylu. I bardziej był motyw, że wszyscy krzyczeli i trzeba było powiedzieć im nie. Mhm. Nie będę, jestem szanującym się artystą. Rodzice mojej dziewczyny są na widowni. Nie będę wam okazywał dupy. Nie będę waszą małpką. I niestety wydarzyło się coś innego. I pamiętam, i to jest najbardziej wyraźny moment z tego wieczoru, który na szczęście ta trauma jakoś mi tak, wiesz, pozwoliła zapomnieć o pewnych szczegółach. Ale później wracaliśmy i moja dziewczyna mieszka w Ełku, a to był bodajże w Olsztynie. 2 godziny drogi, coś w tym stylu. I jechaliśmy samochodem i Magda, moja dziewczyna, zadaje pytanie, jak wam się podobało? Ja mam takie, proszę, nie rozmawiajmy na ten temat, nie? Wow. I mama odpowiedziała, no, mi się podobało, były fajne momenty, a ojciec chyba podgłośnił muzykę. I miałem takie, ojciec ma rację. Ojciec ma rację. Tak, no. I w sumie odpowiedziałeś na moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy to jest... Twoja obecna dziewczyna i tak, twoje obecni teściowie. Tak, dalej jesteśmy ze sobą, tak. Nice. I też historia ma ładną pętelkę, bo ostatnio też miałem występ w Ełku, bo oni są z Ełku i mama przyszła, ojciec nie. Naprawdę? Tak, no. Ale celowo? W sensie, że powiedział, że nie ma czasu? Mam w chuj rzeczy do zrobienia. Tak, no na Netflixie leci mój telewizor ten. Rancho, stary. Nie, wiesz co, ja też nie mam żadnego oczekiwania, żeby moi znajomi chodzili na mój stand-up, w sensie, wiesz... No, jak już jesteś w Ełku, przyjechać tyle światu. Słuchaj, przyszła mama, przyszliśmy na kolację, ojciec chyba był zmęczony, wiesz, pracował cały dzień, to nie było dla mnie... jasne, że tak. Żaden, wiesz, to nie było ważne zupełnie. Wiem, że musisz tak powiedzieć, jest absolutnie, okay. Płakałem w nocy, stary. Te gorsze dni właśnie zaczęły się od tego momentu, kiedy mój teść nie chciał przyjść. I dwa razy postanowiłeś pokazać dupę na scenie. Nice. Tak, no. Jesteś rock'n'rollowcem. Absolutnie, stary. I zapraszam na roasta 3 kwietnia, gdzie będzie trzecie ukazanie dupy. No, ty pokażesz dupę. Popek będzie blisko. To się wiele rzeczy może wydarzyć. Jeśli jak do tego bąka dorzucimy, to wydaje mi się, że pokonamy komedię.
Ja myślę, że możecie złamać. Złamać, humor. No, tak, po prostu. Są takie filmiki czasem na TikToku, nam się. Nie, korzystasz z TikToka? Nie. Jest zajebiste. Zresztą, naprawdę? Nie wiem, czy ironicznie mówisz, że nie, tam różne... Nie, ja okay. siedzę dość dużo i okay. znaczy, to jest taka idealna rzecz, jak jesteś na toalecie albo taki, wiesz, masz taką chwilę, wiesz, taki odmóżdżacz typowy. Rozumiem. To czasem na TikToku wyświetlają mi się filmiki, które są po prostu opisane jako ten filmik jest dowodem na to, że twoje poczucie humoru jest już totalnie złamane. To jest po angielsku, że okay, your sense of humor is broken. Mm-hmm. Tak, i tam się dzieje coś w stylu, że jest cisza. I nagle, wiesz, po prostu coś spada w jakiś taki sposób, nie? I za każdym razem się śmieje, faktycznie. Tylko to już jest dobry w ogóle, jak to jest w żarcie, że jest, nie, setup, tak, żartu? Nie. No, premise, setup, cokolwiek. No. Premise, tak, że masz to pod, to, tą podkładkę idealną, że jest taka cisza i za chwilę coś się stanie. I to jest bez sensu. I ja faktycznie siedzę przed telefonem, trzymam go tak, no, faktycznie. No. My sense of humor is broken. Ja, stary, mój życzę wam tego. Ulubiony filmik na YouTubie, to jest filmik, który oglądam też regularnie i to jest po prostu, wystarczy wpisać midget kick, i jest to po prostu wrestling meksykański i w pewnym momencie dzieje się dokładnie to, co jest w tytule i za każdym razem mnie bawi. To jest straszne i jakby wyjmijmy całą moralność od tego, że coś się mogło wydarzyć i tak dalej, ale na poziomie czystego humoru, że ty wiesz, co się wydarzy i zaraz to się dzieje, to jest jakby petarda. To jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy, jakie można zobaczyć. Polecam. Midget kick. Tylko... Czy to jest lepsze niż roast Pudziana? Na pewno. Nie, to nic nie będzie się porównywało okay. do tego. To jest najlepsza rzecz kiedykolwiek, która kiedykolwiek powstała. Smutno będzie, jak to kiedyś zdejmą z YouTube'a, nie? Bo jest tak czasem, że jest jakiś filmik, każdy wiedział, że on był od lat, no nie? Potem po latach go szukasz, zwykle bardzo późno po zjaraniu. No. Ty pamiętacie to? Szukasz i nie ma tego. Parę razy już mi się zdarzyło coś takiego, że szukałem jakiegoś filmiku, który był mega śmieszny i tak strasznie go kochałem i go nie było na YouTubie. Ja go nie było. Ostatnio sobie odświeżyłem, znaczy nie obejrzałem właśnie, ale zacząłem gadać. I to jest filmik sprzed 15 lat, nie wiem, czy nawet będziesz go kojarzył. Pamiętasz parodię Borewicza? No, oczywiście, że tak. Czy to jest... To jest dalej, jest, nie? Jest, jest. Wow! Nie chcę mówić, że wcale całkiem niedawno to znalazłem, co puściłem. Ale ja to zgadałem z kimś o tym i pamiętam, że... Jeden ja miał... smutny typ to dubbingował, nie? Stary, ale to było niesamowite. Ja pamiętam, ale masz fajną koszulkę pomysł. Tak, no. To są sufiksy, nie buty, tak, nie? Tak, tak, I wszystko było, że jest Borewicz pedofilem. Tak. Tak, i że szuka jakiegoś dziecka, żeby wylizać mu stópki. Szuka jakiegoś dziecka i jakaś w pewnym momencie scena seksu i laska zdejmuje sweter, bo chce się z nim kochać, a on mówi, śmierdzisz u mojej cycki. To są tam, śmieszne żarty mieszają się z takim najgorszym gównem, takim w ogóle nieśmiesznym szlamem. Ale ja przypomniałem sobie, że jak ja miałem 10 lat, to ile ten filmik? Może mieć już 20? Coś takiego? 15-20 lat? Może coś mieć takiego? 20 lat. Stary, ja stary sobie przypomniałem, miałem 12 lat, to była najśmieszniejsza rzecz. Rzecz ever. Nigdy. 100%. Tak dobre. Tak. Ja trochę się boję obejrzeć to ponownie. W sensie, nie jest takie śmieszne. Absolutnie. Nie, absolutnie nie jest. Ale warto to sobie zweryfikować, bo niektóre teksty faktycznie są takie, że ten koleś, bo ten koleś miał taki dziwny głos. Się gra się ma. Tak. On tak dziwnie mówił. Czy od tego się w ogóle wzięło się gra się ma? Bardzo możliwe. Czy to jest pierwsze się bardzo gra się ma? Czy, a, nie wiem. Czy wiesz, on co mi chodzi? Wtedy tą piłkę ja cyk, pyk. Co to kurwa jest? Ja zastanawiam się, jaki jest proces w ogóle twórczy. Taki wtedy był w ogóle. Co oni to robili na taśmie? No. Jak to się robiło? Ktoś miał gdzie jest ten gość? Gdzie jest ten gdzie gość? Jest ten człowiek, ten człowiek zasługuje na wywiad u ciebie. A wtedy jeszcze... Czy mógłbyś go zaprosić na tego? Tego, tak, on na bank nie żyje. On skończył na 100% bardzo źle. Wiesz, jak to jest? Najwybitniejsi kończą szybko. Absolutnie, no to on był najwybitniejszy. Był też chyba tego kolesia, była też chyba tego kolesia przeróbka Kubusia Puchatka. Tak. W takim samym stylu. Czy tam było, że chyba... Co się zaklinował. Że Puchatek wyszedł z więzienia? Nie był taki możliwe, aranż? Możliwe. Tego nie widziałem drugi raz. To widziałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Ale pamiętam, że było... Tak, że to była komedia. I pamiętam jeszcze takie czasy faktycznie przenoszenia internetu na dyskietkach, no bo to są te czasy, nie? Gdzie śmiałem się z kolegami w głos, słuchając po prostu powycinanych MP3-ek na przykład z Nic Śmiesznego, nie? Z filmu. Z filmu Nic Śmiesznego. A jaki jest angielski tytuł Nic Śmiesznego? Nie kojarzę w ogóle, to jest polski film? Koterski, no. Aha, dobra. Okej. Aha, bo ty wtedy nie byłeś w ogóle w Polsce. No ja tak. Mam bardzo często takie braki, no. Jasne, no to czekaj, ale kurczę, ale miałeś to... To były te same płytki, stary, przenoszone. To było na tych samych płytkach. No, tylko to była MP3. Ja widzisz, ja bardzo często zwalam to na to, że dużo podróżowałem i nie nadążam. Wiadomo. A to jest bardzo często, że po prostu mi to ominęło, nie pamiętam albo... Okej. Ale to nawet nie chodzi o to, co było w tych MP3-kach, tylko bardziej chodzi o to, że z jednej strony rozmawialiśmy o przeróbkach seriali z dubbingiem innym, a inne pliki w tych samych folderach to były po prostu MP3, wiesz, samo audio z filmu, z tym żartem z filmu, wycięty, nie? I to jest, wiesz,
kumpel przynosił, ej, masz kompa, chodź tutaj, zobaczymy. Puszczasz 30-sekundowy fragment filmu. Jak potem oglądałem nic śmiesznego w całości, to mówię... To w ogóle nie jest... W sensie, bo ten film jest tragikomedią, nie? Więc jakby oglądanie go, to jest tak, że się wiesz... śmiech cię podbija, a potem dostajesz jeb w ryj, że to w ogóle nie jest śmieszne tak naprawdę, nie? I oglądałem to jak... To, Jezu, jakim jak musiałem być zniszczonym dzieckiem oglądać. W sensie, bo to ostrzyło ciebie na przyszłość, nie? To ci pokazywało, co jest śmieszne. Absolutnie, no. To są rzeczy, które naprawdę ukształtowały nas podświadomie. Jest źle. Mhm. Jest źle. Ja bardziej mogę nawiązać do tego, że właśnie wracanie do tych chwil, to ja najgorszą przygodę przeżyłem z Space Jamem. Kosmiczny mecz. Mhm. Kurde, no nie potrafiłem obejrzeć do końca. Ale wtedy czy teraz? Nie, teraz. Okay. Obejrzałem to z 2 lata temu, więc jak gdyby na zasadzie to była najlepsza kreskówka, jaką w życiu się obejrzało. I nie mogłem. Nie, tak? Jest fatalne. No. Ja tak mam z maską. Jak była pandemia... No na pewno, no. To stary, jest źle. Jak była pandemia i wiesz, scrollowaliśmy z żoną wszystkie VOD po prostu szukając czegoś wieczorem. No. I chyba, nie wiem, chyba weszło na Netflixa po prostu wtedy, wiesz, na głównym ekranie. Mówię, maska. Dawaj maskę, nie? Jakby, czemu nie? No to pamiętam, może, że jakiś chyba trzeci film w życiu, jaki widziałem w kinie, czy coś takiego, nie? To jest takie gówno. No, może to być. To jest złe pod każdym względem. W sensie, efekty są okej, efekty na tamte czasy, że mam oczy wyskakują i tak dalej. Ale ten film nie ma żadnej fabuły, to jest dosłownie zlepek scen. To jest zlepek nie mających absolutnie żadnego sensu scenek, które ktoś skleił, wyeksportował i powiedział, dawaj z tym Jim Carrey. Tak, jest zły bardzo, bardzo, bardzo zły. Czyli polecamy, nie obejrzyjmy raz 20 lat temu, nie wracajmy. Warto zobaczyć, żeby sobie uświadomić, że wow, te filmy, które jak masz je właśnie w świadomości, że nie, no ale już Maska to był super film, cały świat się śmiał. No. Nie. Był po prostu zły, ale to też inne czasy. Albo żyjmy tą fałszywą pamięcią szczęścia. I po co ci świadomość tego, że się mylisz? Coraz czasem się patrzy tam na kamerę, jakby mówił do widzów. Publiczność będzie zachwycona, że Piotrek wie, że tu jesteśmy? What the fuck? Ja lubię do kamery czasem tak, wiesz, zatrzymać i powiedzieć, wiem, że to oglądasz i palisz blanta. Przestań walić konia. Rafał. I wiesz, i myślę sobie, ta jedna osoba, nie? Ta jedna osoba, to już mi daje satysfakcję. Absolutnie. A ciebie, jaki humor cię ukształtował tak za dzieciaka, poza Space Jamem? Co sprawiało za dzieciaka, że mówisz? Kurczę, ciekawe pytanie. Nie mam jakiejś takiej gotowej odpowiedzi. I to też ty myśl, a ja tylko dopowiem, że to pytanie też wynika z faktu, że no właśnie za dzieciaka się ruszałeś, za dzieciaka i w młodości się ruszałeś po świecie, nie? Więc nie wiem, jak bardzo to może być oczywiste, czy może to było coś mniej oczywistego, czy jak byłeś, bo ty byłeś w Australii za dzieciaka, tak? Tak, no a w Australii, w Irlandii... Skippy the Bush Kangaroo mogłeś oglądać, nie? Mogłem, ale nie jest to jakoś ważne dla mnie. Naprawdę? Skippy? Kangur Skippy nie jest dla ciebie ważny? Fajnie. No, brawo, obraziłeś całą Australię. Zajebiście, stary. Nie, fajnie, że o tych pedofilach, ale co mają w Australii? Skippy? Mają kangury, a ty mówisz, nie, to nie jest dla mnie takie ważne. No stary, w Australii nikogo nie obchodzą kangury, nie? Ty też masz tego świadomość. Że jakby... To jest niemożliwe. No stary, kangurów jest tak dużo, że to jest tak jakbyś powiedział, że w Polsce ważne są psy. No po prostu są psy, nie? Więc jakby... To nie jest dla ciebie ważne, że są psy. Tak samo jest z kangurami tam. Dobrze, jakby... dobrze. Powiem ci tak, nie wiem, czy będę odpowiadał na twoje pytania, ale jeżeli na przykład będę sobie... Jak będzie śmiesznie, to nie musisz. Nie, no proszę cię. Ustaliliśmy to już. Że myślę sobie o jakichś takich bajkach, i które notorycznie oglądałem i chciałbym, wiesz, wiadomo, oglądałem Pokémony, oglądałem Dragon Ball, ale to nie były komediowe bajki, ale takie bajki komediowe, które bardzo lubiłem, to był Johnny Bravo. I zresztą, kurde, ostatnio też trafiłem na jakąś kompilację żartów Johnny Bravo. Dalej dobre. O mój Boże, jakie one są dobre. Jakie one są. Okay. Tam jest jeden żart, który ja miałem takie, ja bym mógł to ze sceny opowiadać i bym, wiesz, że Johnny Bravo idzie do lekarza i mówi coś tam... Panie lekarzu, mam problem, że codziennie wieczorem tracę przytomność na łóżku i później wstaję rano i nie wiem, co to jest. Wiesz, to jest kurde sztos żart. Tak. Jeszcze jeden z takich na przykład żartów, które bardzo specyficznie pamiętam, oglądając za dzieciaka i miałem takie wow, jakie to jest fajne przełamanie czwartej ściany. Był taki, jak to się nazywało, Dom Wymyślonych Przyjaciół. Coś takiego. Coś mi świta, ale nie no ma taka bajka, gdzie był chłopiec... Wymyślonych przyjaciół? Mówisz o swoim domu. Tak, no. Gdzie chłopiec miał po prostu na tyle... Przekaj, premis był taki. Dzieciaki wymyślają sobie przyjaciół, w pewnym momencie muszą dorosnąć i ci wymyśleni przyjaciele jakby mieszkają w jednym domu i to jest dom dla wymyślonych przyjaciół. Kreskówka? Tak. Okay. I teraz tam był główny wymyślony przyjaciel, to był Blue,
czyli taki po prostu niebieski stworek, nie? I tam przygody, wiesz, cokolwiek. Ale w pewnym momencie, ja naprawdę fizycznie pamiętam ten żart, kto oglądałem, miałem taki wow, nie? Czyli, że wchodzą do tego domu, gdzie są pewne stwory, wiesz, tu coś niebieskiego, tu jakiś tam kogut i tak dalej. I w pewnym momencie przychodzi moje jojo z atomówek, nie? Mm-hmm. I postać się pyta, o, co robi tutaj moje jojo z atomówek? I dostaję odpowiedź, niektóre dzieci nie mają wyobraźni. I ja miałem takie, wow, jakie to silne. Ja pamiętam, do mnie jako dzieciaka tak. To trafiło, że... To, że musi być taka konkretna postać. No, co nie? I wydaje mi się, że ten żart musiał na mnie odegrać. Ale za grube trochę dla dzieciaków, nie? Trochę za grube. No, wiesz, albo idealne. No wiesz, pamiętasz go 20 lat później, 30. Tak. What the fuck, ile masz lat? Ja mam 28. To nie pamiętasz go 30 lat, wszystko gra. Słuchaj, ja bardzo chciałem przeczytać twoją książkę. Mhm. Wszedłem sobie na Allegro dzisiaj rano. Tak? Nie wiem, czy to robisz. Znaleźć? No jest. Za 3 ile? Sztuki, 1500. No, to jeszcze chyba najwięcej poszła za 2700. A nie, stop, bo jakby znam Allegro. To, że ktoś wystawia za 1500. Nie, poszła za 2700. Nie. Tak, no. Charytatywnie? Czy ktoś kupił? Nie, prywatnie. Co? Tak, no, prywatnie poszło za 2700. Bardzo chcę przeczytać swoją książkę teraz. No, what the fuck? To jest piękno tej książki, że nie można jej do końca przeczytać teraz. No nie można, ewidentnie. I cała podróż z tą książką, gdzie ja na początku rozdawałem ją za darmo. No właśnie, ludzie nie chcieli jej brać, a teraz schodzi za 2700. To jest dla mnie naprawdę jedna z piękniejszych klamr tej historii. No. Ja widziałem na komentarz na Lubimy Czytać, ktoś, bo też wszedłem, żeby sprawdzić. No nie mam książki, to wszedłem na Lubimy Czytać. Tak, to ja też czytałem te komentarze, no. Ktoś napisał, kupiłem ją w antykwariacie za 5 ziko i to było najlepiej wydane 5 ziko. Myślę sobie, inwestor. Absolutnie. No wow. To ja, wiesz, cały motyw polega na tym, że nigdy nie będzie do druku, co sobie obiecałem. No tak. Też z ręką na sercu, będzie do druku, jak nie będę miał hajsu, ale zrobię go potajemnie. Nikt nie będzie wiedział i po prostu sprzedam 10 książek, które sam sobie zrobię. Nie rozumiem. Czego nie rozumiesz? Po co masz robić do druku 10 sztuk? No, żeby dalej było limitowane. Aha, tylko takie wrzucisz... Po 1500? Tak, no to 1500, no dokładnie. No nie będę hamem, że będę 2000 dodrukowywał. Będę sobie dodrukowywał pojedynczo. Ale byś napluł w twarz tym wszystkim, co kupili po 1000 zł. Tak. Hatwu! Hatwu! 39,99. No i wiesz, teraz jest koncept, że ja znowu wyruszam w kolejną podróż, nie? Tak. Pod koniec tego roku i coraz bardziej przymierzam się do myśli, żeby powstała kolejna książka. Nie? Jeszcze nie mam pojęcia jak, wiesz, czy to będzie ta sama, wiesz, bo to był tak naprawdę dziennik, który ja trzymałem. Mhm. Ja ci powiem więcej, stary, jeżeli chcesz o tej książce się ten... Ja, stary, większość tej książki była na moim Facebooku. Ja podczas podróży to postowałem... Były posty. Który to był rok? Czy lata właściwie? Ja wróciłem 5 lat temu, czyli wiesz, posty trwały od 6 do... 6-7. Tak, no. Okay. I ja miałem stronę Komik Dookoła Świata na Facebooku, którą już zdjąłem teraz. Mm-hmm. I trzon tej książki był tam. Ja sobie po prostu tam pisałem co 2-3 dni, po prostu kartkę A4 z przemyśleniami, z tym, co się dzieje teraz podróży. I później wokół tego powstała książka. Oczywiście została zmieniona, zmodyfikowana, wiesz, upiększona, ale trzon... Usunąłeś numerki stron. Tak, no. Ale trzon był na Facebooku i to miało, stary, każdy post miał po 12 lajków, nie? Więc to są te piękne... Ale to jest piękna lekcja życia. Super. Zajebista lekcja życia. To pokazuje, że warto. Ja ci powiem nawet więcej. Ja też wspominam bardzo mocno rozmowę ze swoim ojcem, kiedy ta książka moja... To jest zdanie, które zawsze, jeżeli tak się zaczyna, to jest zawsze ryzykowne. No. Że ja... nie chcę powiedzieć, że dostałem dużo hejtu, bo to też za dużo powiedziane, ale jak ja, wiesz, tą książkę sprzedawałem, no tak jak mówię, nikt jej nie chciał kupować, środowisko komediowe miało to w dupie, raczej, wiesz, się śmiało z tego, że w ogóle, wiesz, co ty udajesz, że jesteś pisarzem, a ja zawsze miałem podejście, że, wiesz, to jest książka tylko i wyłącznie zrobiona, wiesz, dla mnie, żeby to było między okładkami, żeby to było zbiór moich myśli. Ja nigdy przez ani moment nie mówiłem, że to jest ani dobra książka, ani że jestem pisarzem, to było po prostu dla mnie zwieńczenie tej przygody i po prostu zamknięcie tego w ramach okładki, nie? Okay. I pamiętam, że gadałem ze swoim ojcem, wiesz, powiedzieć, żebym przybity to pewno za dużo, ale tak gadaliśmy o tym i tak, wiesz, że nic nie sprzedaje i tak dalej. I on mi wtedy powiedział, że wiesz, wiesz, które płyty Beatlesów są najdroższe? No tak. To są te, które grali w Berlinie, jak nikogo nie było. Tak. Nie? I jak on mi to przytoczył, to miałem takie, to jest bardzo ładna myśl. I czuję, że zostałem tym Beatlesem. Że jakby faktycznie teraz najdroższą rzecz, którą posiadam, to jest to, z czego wszyscy się śmiali, nikt nie chciał tego brać, wiesz. Ale jest teraz ryzyko drugiej książki, nie? Ryzyko i możliwość.
Wydaje mi się, że koncept, żeby ona zawsze... Mi się podoba idea... Po pierwsze, ja nie jestem pisarzem i jestem pierwszą osobą, żeby to powiedzieć, więc mi nie chodzi o to, żeby to był nakład 10 tysięcy czy cokolwiek. Okay, po prostu. Ja robię nakład, wiesz, robię 5 tysięcy i to jest bardziej taka inwestycja, żeby wesprzeć, nie wiem, moje działanie i wiesz, dla mnie pamiątka z, wiesz, z podróży, którą odbędę. I to jest tylko tyle. I wiesz, ja się nie pucuję na to, że to będzie najwspanialsza książka. To ma zupełnie inny wydźwięk dla mnie, nie? Okej. Okay. A powiedz mi proszę o nocy w hotelu z Syrkiem Dąbrowskim. Nie mogę tego powiedzieć. Chociaż nie mogę, trochę. Nie mogę. Nie, nawet nie chcę tego słyszeć. No to jest to nie jest historia śmiechu. To nie jest historia, którą... Zaufaj mi. Mogę ci ją powiedzieć później, ale to nie jest historia... Ona to nie jest... Tam nie ma nic dobrego. No. O, niestety. Nic dobrego. Nic dobrego. Szkoda. No to jest stary, to są elementy, jest narkotyki, walenie konia, wiesz, ludzie w pokoju. I to jest tego typu historia. Okay. I nikt na niej dobrze nie wyjdzie. Antek nie był pewien właśnie, powiedział tak, mówi, co nie wiem, czy Piotrek będzie ci chciał powiedzieć, ale spróbuj, ale mówi tak, ale spróbuj, tylko wiesz co, nie pytaj go o to na początku. Ja mówię, jeżeli to jest tak mocne, poczekam chwilę i zobaczymy, co się stanie. Tą tajemnicę, tą historię wezmę ze sobą. Tak, to jest, tak, no, albo kiedyś ją sprzerobię na scenie, ale nie chciałbym. Okej. Okay. Tak, no. Ale jeżeli mówisz, co tam, walenie konia, narkotyki i ludzie w pokoju? No, to jest mniej więcej te przyspodniki. To brzmi jak już pół bajta. No, to już macie, tak, już macie. What the fuck? W zasadzie wam opowiedziałem całą historię. Po prostu mówisz, że to się przytrafiło Tomkowi. No bo to był Tomek. No właśnie. No, oczywiście, że tak, no. To był Tomek. To powiedz jeszcze, gdzie to było tylko. Chciałem to miasto pozdrowić. W Medellin, w Kolumbii. A! Tak, no. Co już ci mam podpowiadać, jaki narkotyk chyba. Ja byłem przekonany, że to była Polska. Nie, to było za granicą. No. A, okej. Okay. No nie były, tak. No. No nie, no słynne Zagłębie Jarania, wiadomo. Absolutnie. Wszyscy chodzą strasznie spaleni. Okay. Ja Kolumbię bardzo dobrze wspominam. Kolumbia ma... Nie powinieneś tego zdania w ten sposób wypowiadać. Słuchaj. Po tej całej anegdocie. To są wzloty i upadki, no. Rozumiem. Czyli polecasz? Absolutnie. Dobrze, okej, okay, w porządku. Kurde, szkoda, byłem już taki myślałem, tak, już byłem taki przekonany, że może jednak opowiesz, ale to nic się... Ja nawet nie pamiętam, bo my nagrywaliśmy te rozmowy z Antkiem, ja chyba to opowiedziałem. Aha. I ja pod koniec miałem takie, Antek, zróbmy sobie przerwę, nie chcę tego mówić. Antek mi mówił, że parę w tej serii dla pewnego alkoholu. Rzeczy musiało wylecieć, że tam klient parę siwych włosów na głowie nagle miał i tak, wiecie co, może jednak wytnijmy. Tak, no. Ale to tak bardziej szeroko patrząc, w jakich momentach, czy w jakim kontekście ty stwierdzasz, że dobra, wystarczy? Że może, żeby nie mówić czegoś, żeby czegoś nie pokazywać, żeby... Wiesz, żeby czegoś nie przerabiać na żart może, nie wiem. Wiesz co, naturalnie jest gdzieś jakiś instynkt do tego, chyba każdy ma. Dlatego pytam o twój. Tak? Ja kieruję się zasadą, że ja nie chcę skrzywdzić osoby, o której jest żart. Mm. Wiesz, co chodzi? Więc jak gdyby w tym wypadku o historię, którą pytasz, to po prostu bym krzywdził siebie. To jest jakby historia, gdzie ja po prostu popełniłem wiele błędów pod rząd. Rozumiem. I była kulminacja. A wiesz, jeżeli chodzi o historię na przykład, no nie wiem, załóżmy z życia prywatnego, albo chociażby ja teraz obserwuję komików, którzy opowiadają o swoich sprawach, nie wiem, na przykład łóżkowych, z kobietą, z którą dalej są. I ja mam takie, że to jest bardzo duże, wiesz, to jest bardzo duże wyzwanie dla osoby. Ja mogę opowiadać o swoich podbojach seksualnych, o dziewczynach, których ty nie znasz imienia, które tak naprawdę nie mają imienia, bo to jest po prostu historia. Ale w momencie, kiedy ja opowiadam, są w mojej głowie i jest to po prostu gadanie. Nie? Ale w momencie, kiedy na przykład bym miał zacząć opowiadać o tym, gdzie, wiesz, no ta osoba dalej jest w moim życiu, to mam takie, no chyba to nie wypada, nie wiem, jakoś nie czuję tego, okay. Nie? Ale wiesz co, też z ręką na sercu, ja chyba nigdy nie miałem historii, gdzie musiałem się cenzurować. W sensie to jedyna, no, i to trochę mówimy pół żartem, pół śmiechem, to jest to, co teraz jakby wyszło, ale nie mam czegoś takiego, że w stand-upie pomyślałem sobie, ach, nie, tego nie opowiem. Czyli tylko... kurde, wiedział Antek, co mi podrzucić. Dobrze, to się chwali, słuchaj. A ty powiedziałeś taką fajną rzecz, to muszę znaleźć. Zajebiste to było, nie pamiętam, gdzie to powiedziałeś. Powiedziałeś, że dla ciebie... chyba sobie tego nie zapisałem, takie dobre to było. A jest, nie. No. Że dla ciebie autentyczność jest dużo ważniejsza niż prawda. Tak. Zajebiste to jest. Mhm. To jest totalnie zajebiste. W sensie, bo możesz to powiedzieć jeszcze raz
jak ty to rozumiesz, no. ale ja tylko dodam, że jak to usłyszałem od ciebie, to pomyślałem, kurde, ująłeś świetną myśl, która wydaje mi się, że tak bardzo wielu ludziom właśnie przeszkadza w pewnego rodzaju odbiorze pewnego rodzaju humoru. Dlatego, że oni uważają, że no dobra, no to nie jest prawda, to nie, nagle nie jest śmieszne, tak, nie? No. To jest zajebista myśl, no zajebista. To jest, wiesz, no ty nawet sam mi zadałeś pytanie na początku tego wywiadu, nie? Ile ja jaram, nie? Mhm. I prawda jest taka, że ja trochę, wiesz, ja nie mówię, że jaram dużo podczas występu, ale jestem w stanie zrozumieć, że przekazuję taką informację. Przekazujesz. Ale, absolutnie. A mówię, że jaram dużo, mogłem nawet użyć tego zdania. Nie, właśnie, nie musisz tego mówić, to po prostu wygląda, stary, każdy, kto widział zjaranego typa, który nagle ma mega tęgą rozkminę o tym, że... wiesz, foki, coś tam, pingwiny, no to jest takie... No, to się nie bierze z wody. Absolutnie, ale no. Ja też uważam, że to jest w moim... To jest autentyczne. W sensie, że to jest jakby... Ja nie muszę... To jest też zresztą... To jest Karol Kopiec mi kiedyś fajne tak powiedział, że ja często jakby dodawałem, że muszę być zjarany, żeby coś opowiedzieć, żebyście wy zrozumieli, że ja jestem zjarany i dlatego to jest tak dziwne i abstrakcyjne. Ja mówię, nie mów tego, tylko to powiedz. Tak. Nie? I pozwól sobie na głupotę i ludzie sami dołożą sobie ten element zjarania, nie? Więc tu jest gdzieś dla mnie ta autentyczność, że wiesz, to jest dalej oparte o moich szczere emocje, o to, co naprawdę sądzę o świecie i ta autentyczność jest absolutnie kluczowa i to jest to, co ludzie widzą, nie? Ale ładne zdanie, szczerze. Tak jak teraz ty ująłeś, to tak, że autentyczność jest ważniejsza niż prawda. Ja nie pamiętałem, że tak powiedziałem. Powiedziałeś i to jest bardzo super. Dobrze, że wyłapane. Dobrze powiedziałeś. Karol, dobrze mnie cytujesz tutaj. Czekaj. Mam jeszcze jakieś mądre cytaty tam? Wiesz co? Nie. Powiedz mi, znowu. Ja sobie tak myślę, że rzeczy są oczywiście śmieszne. Rzeczy są oczywiście śmieszne. Co to było? Telefon do mnie dzwoni. Naprawdę tak? Myślałem, że wyciszyłem. Nie możemy kończyć ten wywiad. Rzeczy są jeszcze śmieszne. To tyle od nas, dziękuję bardzo. Nie, myślałem, że wyciszyłem telefon, a jednak dzwoni, nieważne. Teraz muszę go odrzucić, bo to się nie uda. To jest dopiero futurystyka, co? Że teraz jakby dosłownie się odbiera i będziesz jakby w ten sposób gadał. Ja widzę ludzi, którzy tak gadają i mam takie... Dramat. Nie, no. Bo jak się to... Bo to da się wyciszyć, nie? No. Tylko nie wiem, chyba nie kliknąłem dobrze. Mm-hmm. Więc jakby to nie jest tak, że mi cały czas coś wibruje, bo jak zaczynam nagranie, to wyciszam. Ale rozmawiasz czasami tak? Rozmawiasz? Da się przez to. Da się, no tak, właśnie, ja widziałem... Ale nie, to jest głupie. Znaczy, jedyny powód, żeby mieć taki zegarek, to po to, żeby tak rozmawiać. Że zrobić tylko tak i wtykać jeszcze jeden palec do ucha. I mówić kodem, nigdy nie mówić bezpośrednio. Zawsze mówić jakiś, wiesz... Bułki i kajzerkę jeszcze. Kajzerki dwie i masło, co? Tak. Delta Bravo odbiór. Delta... Masło. Tak. Kup jeszcze masło. Sorry, Delma. Chodzi mi o masło Delma. Delma. Tak. Czy... Ach, kurwa, że jak są, że jak się jest śmiesznym, nie? Bo każdemu się zdarzają momenty, kiedy jest śmieszny. Mhm. Stand-uperom, komikom udaje się te momenty zatrzymać w czasie i potem skleić i wyjść do ludzi i być jeszcze raz śmiesznym, nawet powtarzalnie. Absolutnie, tak. No. Tak, że to jest ta siła. W którym momencie ty sobie uświadamiasz, jak się przygotowujesz, jak wymyślasz sobie materiał, no bo domyślasz, że to nie jest tylko siedzenie nad kartką papieru, tylko to jest, wiesz, właśnie życie życia, przeżywanie życia. W którym momencie uświadamiasz sobie, że dobra, to jest coś, co muszę zapamiętać, zapisać, że to jest podkład pod przerobienie na fragment. Wiesz, czy na przykład, czy zdarza ci się, że właśnie siedzisz ze znajomymi i zaczynacie o czymś gadać, wiesz, i pada coś takiego, co mówisz, o kurwa. Słuchaj, jest tak, więc jest kilka momentów, nie? Teraz jestem na przykład świeżo, bo przygotowuję się do następnego projektu, który startuje w maju i na to musiałem wymyślić bardzo dużo żartów. I tu jest element taki, że... Wiesz, na początku sobie zakładamy jakieś trzy główne tezy, później zaczynam to spisywać i później cały czas jakby szukam informacji na ten temat, nie? I w którymś momencie, wiesz, dzieją się rzeczy i ja na przykład mam w telefonie, mam zapisane mnóstwo notatek, które na przykład nie wiem, co znaczą, nie? Na przykład ostatnio, to akurat pamiętam, nawet nie będę musiał czytać, ktoś coś mówił, nie? I powiedział, że ten na ziole. Nie? Mhm. Ja miałem takie, na ziole, nie? Jakby, wiesz, i zacząłem ci sobie kminić, że może, wiesz, oni byli najarani czy coś, nie? I sobie po prostu zapisałem na ziole, nie? I wiem, że później, jeżeli będę dotykał tematu narkotykowego, załóżmy, to mam gdzieś... Na ziole. I nie mam pojęcia, co to jest, nie? No i gdzieś to przeprocesujemy w jakiś żart i u nas w stand-upie jest absolutnie w 100% metoda prób i błędów. Ja wychodzę, na ziole. I jak się zaśmieją, to mam takie, okej.
Nie? I później dokładam, wiesz, kolejną cegiełkę, albo wiesz, odejmuję coś. I na sam koniec to nie jest tak, że ja wiem, że coś jest śmieszne, tylko coś okazało się być śmieszne i wiesz, jestem w stanie to powtarzać i wywoływać cały czas śmiech. Ale na ziole na pewno będzie w następnym programie, więc jak gdyby się przygotuj się. Jest git. No. A jak szybko musisz zauważyć, że coś... Inaczej, jak dostosowujesz prędkość sobie do tego, co mówisz, bo ja czasem oglądając ciebie miałem wrażenie, że bywasz po prostu za szybki czasem dla publiki. Czy to się często zdarza? Ja mam, jest kilka żartów, na przykład w tym programie, gdzie ja wiem, że ludzie się nie śmieją, bo nie łapią ich. Jest za szybko, nie? Że tak, jakby trochę, tak, no. Ja wiem o tym. Okay. I są czasami niektóre śmiechy, ja mam takie, to fajnie, że się z tego zaśmialiście, ale to są ten, ale też z ręką na sercu, i to ci przyrzekam, to zabrzmi, jakbym siebie krytykował, ale ja czasem mówię dużo żartów, bo ja mam dużo złych żartów. Więc jeżeli ich będzie dużo, to po prostu jest takie... Lecimy, szybko, dawaj. Dokładnie. I wiesz, dla mnie najgorszy zły żart, to jest żart, po którym ty robisz pauzę. A ja mówię dużo złych żartów i nie ma pauzy, więc to jest takie... Okej, idziemy dalej, cały czas. Ale pauzy się robi po to, żeby poczekać na oklaski? No to, najgorsze są pauzy, które się robi, żeby poczekać na oklaski. Najlepsze pauzy są, bo są oklaski. Ale na przykład na roastach bardzo często tak w sumie się robi, nie? Że jest punchline, boom. Czy nie? Zobaczymy, jak to będzie na tym roście. Ja nie chcę powiedzieć nigdy, bo nigdy nie mów nigdy, ale bardzo unikam robienia pauz, żeby ludzie mi dali brawo. Wręcz częściej ja zagłuszam ich brawa. Mam takie, nie zatrzymujmy się, idziemy dalej. Tak. Jesteś pojebany, dobrze. Ale też z ręką na sercu bardzo mało ludzie biją brawo na moich występach, więc to nie jest tak, że ja muszę często to robić. Okej. Okay. No. Ale to wiesz, to może wynikać z faktu, że jest tak szybko. Tutaj nie autodisujmy się, nie? Mimo wszystko. Tak, no podała mi się twoja interpretacja, tylko mi jest głupio powiedzieć, że no tak. Tak. Nie, wiadomo. No, tak, Karol, ja tutaj mam tak szybkie żarty, że ludzie mnie nadawają. Tak. Ludzie zaczynają się śmiać, jak są już w domu, w łóżku. I dopiero... Swoją drogą myślę, że niektórzy mogą tak mieć. Poza tym, i to jest kluczowa rzecz w żarcie, ja to ostatnio kminiłem, że żart jest śmieszny. Mówimy o tym, czy żart jest śmieszny, nie? Żart jest śmieszny, jak się z niego zaśmiejesz. Kumasz, o co mi chodzi? Czyli jest... Tak. Żart nie jest śmieszny obiektywnie, tylko subiektywnie. No oczywiście, że tak. Ty mi mówisz dużo żartów śmiesznych i tak dalej. A ja wiem, że ktoś teraz słucha i ma takie... W ogóle to nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. W ogóle nie jest śmieszne. I on ma rację. Ty też masz rację. Tak, no nie? Tak. I dlatego mi jest ciężko gadać o tym, jakby, wiesz, czy żart jest śmieszny. No ale to o to właśnie chodzi. I ta osoba potem sobie włącza, wiesz, noc kabaretową w Mrągowie i mówi, i to jest to. Obiektywnie to jest chujowe. Czekaj, wyjmijmy z tego. Ciekawe, czy ktoś, kto kocha noc kabaretową, czy jak tam to się nazywa w Mrągowie, tak przypadkiem zaszedł aż tu, może jakiś taki dobry tytuł wymyślę. Zaszedł aż tu i tak mówi... To w ogóle nie jest to. Jednak wolę płacić abonament dla TVP. Wolę płacić abonament, mieć przynajmniej rozrywkę wysokiej jakości, a nie to główną. Absolutnie. Taka, która jest po prostu dobrze dobrana. Dobrze dobrana, tak. Pasuje. Nie ma żadnych tam politycznych... A poza tym zawsze mi się podobali facyci w sukienkach. A ci pokazują dupę. Przebierz się za kobietę. Właśnie, to jest to. Przebierz się za kobietę i bądź nieśmieszny. No mój ulubiony pomysł, który nigdy nie został zrealizowany, i ja strasznie żałuję, bo to jest pomysł Cezarego Pontewskiego i ja już mu to zabieram. To jest prawdziwy człowiek. To jest prawdziwy człowiek, to jest komik, który ma najlepszy pomysł świata i go nie zrealizuje, ja po prostu zrobię ten pomysł i wiedz, że jest mój. Mhm. To jest, żeby zrobić godzinę z hakiem, tak nazwać program i zrobić godzinę hakowych żartów. Przebrać się za kobietę, tłumaczyć, wiesz, jakie są relacje między kobietą a mężczyzną. Hakowy? Hakowy. Nie znam tego określenia właśnie. No. Hakowy w naszym świecie to jest taki bardzo mainstreamowy, taki przetarty taki szlak. Typowy taki... komunał. Tak, okay. No właśnie, wiesz, przebrać się za kobietę, o mężczyźni są tacy, kobiety są takie, a psy się różnią od kotów, nie? I ludzie lubią haki. To jest też jakby podstawa haku, że jakby ludzie, większość lubi haków, nie? No. Ale zrobić taki celowy program, godzina z Ale śmieszne czy nieśmieszne? No właśnie, trzeba to dobrze wypośrodkować. No jakby musi być jakby przyszła twoja publika na coś takiego, to by się zdziwili mocno. No albo by zrozumieli koncept i by powiedzieli, że to jest najwspanialsza rzecz na świecie, nie? Ale mi bardziej chodzi o taki po prostu, wiesz, no robisz godzinę hakowy, to jest ciężkie. To jest ciężko znaleźć pełną godzinę hakowych żartów, nie? A za dzieciaka, choć nie, to znowu, bo nie było cię wtedy w Polsce, kojarzysz coś takiego jak dobry humor, humor z zeszytów, takie gazetki? No, coś mi bije dzwon, ale... 100 lat temu było właśnie za młodu, ale to trwało jakiś czas. Był pan, który się nazywał Sadurski, nie pamiętam imienia, Jerzy, nieważne. Mm-hmm. I to jest człowiek, który wymyślił gazetki wydawane cyklicznie, które miały kilka swoich serii
różnie się nazywały te serie, i on pisał kawały. Mhm. I on pisał stare kawały i normalnie pisał kawały, drukowano to i to było sprzedawane za jakieś śmieszne pieniądze. To kosztowało na przykład 50 groszy. Okay. Za gazetkę. I była gazetka z kawałami. Miałeś taką mini gazetkę i tam były kawały. I na przykład to jest numer o babie, nie? Okay, super. A tam wiesz, a to dzisiaj numer o Polakach, wiesz, numer o Niemcach, numer o zeszytu. I to nie były dobre żarty. To były kawały. To były kawały. Okay. Typowe kawały, ale jak masz 7 lat. No. Cofnijmy się, to są lata 90. No. Nawet to jest przed 2000 grubo. No. Cofnijmy się do lat 90. Nie masz netu. No. Wiesz, twój komp ma czarno-biały, jak masz kompa w ogóle, nie? No. Jakby nie masz memów, jakichś takich rzeczy, masz kawały. Tak. I do tego jeszcze sam masz tam 7 lat czy ileś. I nagle kupujesz sobie gazetkę. Z żartami? Która daje ci dostęp do humoru. I ty w następny dzień w szkole będziesz opowiadał te żarty? Nie, no razem sobie czytacie z kumplami, wiesz. A ty byłeś tym gościem. Ja sobie czytałem, później przychodziłem do szkoły i mówiłem, to moje żarty. A widzisz, tak się nasze drogi rozeszły. Tak, no. Ja się dzielę, a ty tak. Gdzie to wymyśliłeś? A tak po prostu mi przyszło. Przychodzi baba do lekarza, a chłopaki i to czerwoni już ze śmiechu. No, więc było coś takiego. Więc to była taka encyklopedia polskiego humoru. Nie będę mówić, czy dobrego. Super, czy fajnie, fajnie. Wrócił do tych czasów, no. Kurde, dobre żarty z... Tak, tak. Żarty o Żydach, nie? Jakby same... Na bank była edycja. To były takie czasy, to jeszcze przechodziło na lajcie przecież, nie? Żarty. Cała... Wydawałeś gazetkę żartów o Żydach. Mhm. Ja pamiętam a propos tych czasów, że właśnie nowy etap humoru. Ja też pamiętam dokładnie. Uh-huh. To był mój kolega Janek, który pierwszy raz powiedział twoja stara. I ja pamiętam to, jak to była riposta. Ktoś powiedział jesteś głupi, ktoś powiedział twoja stara. Jezus, to zmieniło grę na zawsze. No tak. Wszyscy wiedzieli, że gdyby zaczął się nowy etap rozmów, gdzie teraz możesz odpowiedzieć twoja stara i to zawsze jest śmieszne. A co było pierwsze, twoja stara czy chyba ty? Chyba ty. Chyba ty. Nie, twoja stara jest na pewno później. Później, tak? Później, no. Chyba ty... Nie, bo chyba ty jesteś bardziej lejtowe, nie? No chyba... Słuchaj, nie jestem historykiem tutaj, ale chyba ty bym powiedział, że to nawet mogło być przedwojenne. Wiesz co? Chyba ty jest takie... Mój ojciec mógł mówić chyba ty. Mówisz serio? No, myślę, że tak. Myślę, że mój ojciec w dzieciństwie mógłby mówić chyba ty. Jestem gotów powiedzieć to zdanie jeszcze raz. Nie, w porządku. Mój ojciec w dzieciństwie mówił chyba ty. Ale jak nigdy mu ktoś coś powiedział. Tak. Ale nigdy nie powiedziałby twoja stara. Nie, no wiadomo, że nie. A ja już mówiłem twoja stara, więc mi się wydaje, że twoja stara jest na pewno nowsza. O. Twoja stara jest taka stara. Twoja stara jest taka stara, że mówi chyba ty. Ciekawe jestem, czy teraz jest w szkole coś takiego. No, na 100%. Ale coś nowszego niż twoja stara? Co tak, nie mamy już dostępu do tego stary. No nie. Kurde. To już poza nami. Ja pamiętam, takie... Będziesz miał 3 dychy za chwilę, to już niektóre rzeczy są, wiesz, już wchodzisz w kategorię poważnych rzeczy dla ludzi, dorosłych. No tak. Oh. Ja pamiętam ostatnio właśnie na boisku byłem i były dzieciaczki i chciałem sobie pokopać w piłkę, tak i wiesz, 15 minut w parku i tak, wiesz, no jest ich 5, wiesz, 8 do 12 lat. Mówię, chłopaki, mogę sobie z wami pograć, oni, tak, tylko idziesz na budę gruby. I nie... Nie, znowu jestem dzieciakiem. Co? Naprawdę? Tak, no, od razu. O, całkiem mnie to rozśmieszyło. Kiedy to było? Z parę miesięcy. No, zeszłe wakacje, załóżmy. Naprawdę? Tak, no. Przyszedłeś do dzieciaków i one ci powiedziały, że jedziesz na budę? Tak, no, od razu. Co ty gadasz? No, oczywiście, no stary. No, boiskowe zasady. Chyba się zaśmiałem i odszedłem. Chyba miałem takie, idę do mamy. Jezus, jak grubo. O. Ja czasem jak przechodzę koło boisk szkolnych, to ja się właśnie obawiam, że te, jakby, no nie wiem. Ostatnio przechodziłem, tu na Mokotowie, szedłem sobie i było zimno. Mhm. Szedłem na spacer z psem, było zimno. Ja byłem w kurtce zimowej. Było tak, że wiesz, że ta kurtka zimowa już była tak, że może lekka przesada, ale nadal nie na kurtkę taką, wiesz, tak jak przyjechałeś w Gruzję dzisiaj. Było zimno i wiało, ja idę z psem, jest mi zimno i patrzę tam stary na boisku pod szkołą. Dzieciaki właśnie tak, nie wiem, końcówka podstawówki, bo teraz gimnazjów nie ma. Wiesz, same t-shirty, koszulka, spodnie dresowe i koleś ma, tam dwójka nauczycieli ma te takie ochraniacze, takie na całe przedramię tutaj i kolesi ćwiczą kiki, nie? O, super, fajnie, no. Stary, ale ja sobie idę myśleć, co jest, kurwa, jakby, gdzie jest ten ice hockey czy coś tam, nie? Co się grało, jakaś gała, nie? Low kiki, koleś ćwiczy na WF-ie, co jest? Wow. Ja bym był, gdyby, wiesz, w mojej szkole były sporty walki, uważam, że to by było świetne. Uważam, że sport, ja w ogóle teraz dużo ćwiczę boksu i tak dalej i odkryłem sporty walki 3 lata temu i uważam, że to jest świetna dyscyplina dla dzieciaków. W sensie, żeby dały się sobie wyżyć. Ja się po prostu boję, nie? Kogo my mamy wychować tutaj?
Ale zwróć uwagę, w sensie, jakby nawet nie gadając już, tak wiesz, komediowo, ale że większość osób, które ćwiczy sporty walki, ma dużo większy respekt do starszych, do własnych umiejętności i tak dalej. To większość tych takich jakby, nie wiem, kogo my wychowujemy, bandytów, to są właśnie ci ludzie, którzy nie mieli, wiesz, nigdy do czynienia, nigdy nie zrozumieli, że zawsze ktoś jest silniejszy od ciebie. Mhm. I to jest ta podstawowa nauka to sportu prawda. Walki, że ty nigdy nie jesteś najsilniejszy, zawsze jest ktoś silniejszy od ciebie i to leci takim kółkiem. Nie? A na co chodzisz? Głównie boks, ale teraz też coś tam kopię. Czyli kickboxing. Sorry, tak się na mnie patrzysz, jakbym powiedział coś, co było zupełnie nie na miejscu. Nie wiem czemu pierwsza odpowiedź, jaka mi się wyświetliła w głowie, jak to powiedziałeś, to pomyślałem Bitcoin i pomyślałem sobie. Ale potem od razu sobie odpowiedziałem, Karol, kurwa, bądź w rozmowie, to nie o tym gada. Jest okej. Okay. Rozumiem, że zainwestowałeś Bitcoin i ci źle idzie, czy co? Nie, ale zanotowałem sobie jedną rzecz, którą chciałem się zapytać, czy masz swoje NFT? NFT? Musisz mi co to jest? Przypomnij. Nie wiesz, co to jest NFT? No. Czyli to, wow. Czy to dopiero może będzie w stand-upie kiedyś? Inwestycje? To jest to? To jest NFT, to jest non-fungible token. No. To jest jak... Żeby nie było, dzwonią mi dzwony, ale wolę, żebyś ty to powiedział. Ja ci robię zdjęcie. Mhm. Aparatem cyfrowym. Mhm. Wrzucam je do sieci i w którymś bitcoinie, w którejś kryptowalucie, na przykład w Ethereum jest opisany jakby... Jak jest ten plik kodem i ty możesz, albo ktoś może kupić ode mnie certyfikat posiadania tego zdjęcia, które ci zrobiłem. Czyli jak, kumasz, robię ci zdjęcie, wrzucam na Face'a, nie? No. Więc każdy może sobie ściągnąć ten JPEG i go po prostu mieć, ale tylko jedna osoba może mieć cyfrowy certyfikat autentyczności posiadania tego zdjęcia. Czemu potrzebujesz mieć certyfikat, żeby to posiadać? Jeżeli ja ściągnę, to już tego nie posiadam? I to jest istota NFT, że to ty jesteś właścicielem tego zdjęcia. No ale ja też jestem właścicielem, bo ściągnąłem sobie. No właśnie. No, ale i nie mogę go, co robić? Możesz. Ty jako właściciel, co możesz, czego ja nie mogę? Ty nawet nie masz praw do tego. W sensie, jeżeli ja jestem autorem zdjęcia, ale ty masz ten certyfikat, który ode mnie kupiłeś, to nadal nie jesteś, na przykład nie możesz go wykorzystać komercyjnie. To jest bardzo pojebany temat, ale jak nie siedzisz w NFT, to w ogóle... Ja mam wrażenie, że to mogło być fajne w stand-upie, ale faktycznie to jest chyba jeszcze zbyt takie efemeryczne, żeby było śmieszne. Jednak musi być naprawdę takie ogólnie śmieszne. Żeby poruszyć ten temat ze sceny, tak? Ja nie wiem, o czym mówisz, więc ciężko mi... Ja coraz bardziej też czuję, że nie wiem, o czym mówię, więc jest okej. Okay. Ale nie wiem, ja w ogóle jestem bardzo słaby w finanse, inwestycje, ja też. To wszystko mi w ogóle... Ja też. Jak coś ma 3 literki, to ja raczej już tego nie śledzę. A czyli masz taki mechanizm obronny, tak? Że jakby niekoniecznie to dla ciebie? Ja bardzo jestem, staram się układać swoje życie, żeby robić rzeczy, które lubię, a rzeczy, których nie lubię, żeby inni robili. Nie? Czyli, że ja bardzo lubię robić stand-up. Nie? Mhm. I ja mogę poświęcić się w całości, żeby to robić, ale jeżeli chodzi o na przykład sociale, o właśnie, wiesz, inwestowanie tych pieniędzy, to ja wolę komuś zapłacić, żeby to zrobili. Bo zrobię to lepiej niż ja i ja tylko chcę robić rzeczy, które sprawiają mi szczęście. Okej. Okay. No. Zawsze tak miałeś? Tak, dosyć wcześnie. O, tak, super. No, w sensie, wiesz, ja... Wiesz, nawet w szkole, no nie wiem, no jakby trzeba było coś przepisać, to jakby płaciłem komuś, dobra, ty to spisz. I, naprawdę? Tak, no, jakby były rzeczy, których nie lubiłem i wiedziałem, że ja mogę, jakby, jeżeli... Pieniądze są akurat, ja bardzo... To jest kapitalistyczna myśl, nie? Jak się podniósł na krześle od razu. Słuchaj. Nie, bo chcę to dobrze wytłumaczyć, nie? Ja bardzo rynek jest wolny. Tak. Nie, że ja bardzo wcześnie zrozumiałem, wiesz, gdyby ten koncept oczywisty, czas to pieniądz, nie? I załóżmy, jeżeli ja mogę coś robić, nie? Czego nie lubię, załóżmy sprzątać chatę, nie? To jest idealny przykład, bo to rzeczywiście miało miejsce. Czyli ja muszę poświęcić 5 godzin na to, żeby posprzątać chatę. Ja za 5 godzin sprzątania chaty zapłacę, załóżmy, nie wiem, 200, cokolwiek, nie? I teraz ja jestem w stanie zarobić 200 w godzinę, nie? Albo w 2, albo będę uczył angielskiego, cokolwiek, nie? Więc jakby niech ktoś... A wolisz uczyć angielskiego? Na przykład, nie? Mm-hmm. Więc ja wolę, jakby, żeby ktoś mi sprzątał chatę, ja się zajmuję tym rzeczami, które ja tylko lubię i w zasadzie taka reguła mi przyświeca cały czas. Okej. Okay. Więc dużo osób dla mnie pracuje. Naprawdę? Nie, sortuję. Okay. Ale dużo osób... Ale to tak brzmi, dużo osób mi pomaga, tak. No. Dużo osób tak przychodzi, tak. No. Piotrek nie lubi wycierać sobie tyłka, powinien być taka przebitka na wywiad taki, wiesz, singlowy. Tak, Piotrek nie lubi wycierać swojego tyłka, dlatego
jestem ja. Ja też chcę dodać, bo ta myśl, nie chcę być tutaj źle zrozumiany, bo ja też wiem, że to jest bardzo wygodna pozycja, nie? Bo ja mogłem że sobie, możesz. Że mogę sobie na to pozwolić, nie? I też mam tego świadomość, że jakby ja to powiedziałem, jako wszyscy tak powinni żyć. Jakby niektórzy ludzie po prostu, wiesz, no inaczej sobie to ułożyli i ten. Ja na szczęście, mój ogromny fart to był taki, że ja miałem szybko zarabiać pieniądze. To znaczy, że na przykład uczyłem angielskiego i wiesz, moje koleżanki, wiesz, na studiach musiały pracować 8 godzin w restauracji, żeby zarobić te 200, a ja robiłem 2 lekcje angielskiego w 2 godziny. Nie? Więc ja zawsze miałem dostęp do takich, wiesz, pieniędzy, że jak potrzebuję 100, 200, to szybko jestem w stanie to ogarnąć, nie? Okej. Okay. Więc... A chcesz być dziane kiedyś? Naprawdę to nie jest moja motywacja. Wiadomo, że nie chciałbym. Nie wiem, że motywacja. Wiem. Tak po prostu. Ale to kto by nie chciał, nie? Jak się kole... Znaczy, jakby o co ci chodzi w ogóle, co za pytanie mi zadajesz? Słuchaj, no, wiesz, no, i tylko idiota by ci powiedział, nie chcę być biedny. No każdy chce być bogaty, mieć wolność i wiesz, i też mówienie, że pieniądze są nieważne, też jest idiotyzmem, ale na pewno to jest daleko od mojej motywacji. Ja bardziej widzę i spotkałem dużo osób, którzy mają dużo pieniędzy, którym te pieniądze nic im nie dały. Mhm. Nie? Widzisz, że to zresztą też gdzieś w którymś wywiadzie to mówiłem i to jest taka myśl, która ze mną bardzo długo została i dalej mam w sobie, czyli że ja podczas podróży nauczyłem się odpowiadać na pytanie, co chcę. Nie? Bo w momencie, kiedy podróżujesz, ja wiesz, podróżowałem przez rok, no. W pewnym momencie stary wstajesz i naprawdę sobie zadajesz pytanie, co chcę dzisiaj robić. Mhm. W sensie, bo mam jakby, wiesz, cały dzień wolnego, mogę sobie pójść coś pozwiedzać, mogę ten. I wiesz, dla mnie to odpowiedź było często, chcę się wspiąć na tą górę. I po prostu tego dnia się wspinałem na tą górę i to jest to, co chciałem robić, nie? A widziałem bardzo dużo osób, które nie umiało sobie odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem, co chcę robić, więc oglądało Netflixa w hotelu, nie? I ja miałem takie, stary, ty nie umiesz korzystać jakby z pieniędzy, no bo, wiesz, nie odpowiedziałeś... Jesteś już tutaj. Jesteś już tutaj i nie wiesz do końca, co z tym zrobić, żeby nie było. Też czasem chciałem obejrzeć Netflixa w hotelu. Nie? Tylko to było dla mnie odpowiedź na moje pytanie, co chcę robić. Nie? Dobre. I dużo osób, które zarabia bardzo dużo pieniędzy, w pewnym momencie ma te pieniądze i nie wiedzą w sumie, po co im są te pieniądze. Oglądają Netflixa. Dokładnie, no. Przysłowiowo. Tylko telewizor się zwiększa na przykład, czy coś takiego. Tak. Okay. Dobre. Dobre. A kiedy miałeś taki trip, że sobie to, wiesz, przekminiłeś? Czy to też... To nie była taka realizacja, że nagle się obudziłem i jestem, wiesz, ten, tylko to był taki, wiesz, jak mówię, rok podróżowania i gdzieś zawsze takie, nie wiem, anegdotka, która mi była bardzo często powtarzana przez ojca, który o dziwo wraca w tej rozmowie jak bumerang, to jest, że on kiedyś mi takie coś powiedział, że to pewnie nawet nie jest jego anegdota, tylko to jest taki jakaś ten, nie? Ale że spotkał kogoś, który pracował 2 dni w tygodniu i miał dom, samochód i żonę i jeździł na wakacje raz do roku. I mój ojciec się spytał, a czemu ty nie pracujesz 3 dni w roku? Sorry, 3 dni w tygodniu i będziesz sobie mógł jeździć stary na 4 wakacje. Będziesz miał większy dom i będziesz miał jakby ten... I na to odpowiedź, wiesz, no bo wtedy mi zadasz pytanie, czemu nie pracuję 4 dni w tygodniu, a później mi zadasz, czemu nie pracuję 5, nie? Tak. Mi 2 tygodnie wystarczają, 2 dni w tygodniu wystarczają. Więc gdzieś tego typu schematy myślowe, myślę, że były mocno zakorzenione u mnie już przez rodziców i przez po prostu wychowanie, nie? Czy to było mądre, co powiedziałem? Nie, ale było okej. Okay, okay. Ale my nie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby było mądrze, no co tylko mam. Sorry, też się, on mi to powiedział i zrobił łę i się spierdział, więc było git, nie? Ja mówię, kurde, ojciec. A kto u ciebie jest śmieszniejszy, ojciec, matka? Na pewno nie ja jestem najśmieszniejszy w rodzinie, to ci 100% powiem. Kto jest najśmieszniejszy? Myślę, że wujek jest bardzo śmieszny. No, widzisz. Tak, myślę, że mój brat... Ale Jur... zawsze był? Pamiętasz go za dzieciaka, tak, że to był taki tak. Śmieszny... Taki no, ja pamiętam, jak my kiedyś... bo akcja, że mieliśmy jakiś brunch w hotelu, nie? W sensie i taki rodzinny brunch, co wiem, że się pozycjonuje tutaj, że jesteśmy rodziną, która je brunche w hotelu, ale wiesz, no jakby no. Była okazja i stary, ja pamiętam naprawdę, ja nie robiłem wtedy stand-up, miałem 15 lat. Mój wujek wstał i zaczął opowiadać historię naszemu stołowi, nie? I w pewnym momencie tak zaczął opowiadać tą historię, że zaczął opowiadać całej sali historię. Nice. I ja miałem takie, co tu się w ogóle wydarzyło? Tak. Jak on, w jakim, i to była historia, wiesz, jak on był, ja nawet mogę ją przytoczyć jakby nigdy w tak wspaniały sposób, jak on wtedy, ale tyczyła się tego, że on, mój wujek był w więzieniu za czasów komunistycznych, w sensie był dziennikarzem i po prostu, wiesz... Ale Polak czy...? Polak, tak, no. Dobra. Wiesz, lata 80., 90., gdzie nie było
wiadomo, co to jest, są marihuana, nie? Mhm. A mój wujek lubił i żona mu tam przyniosła papierosy. Mhm. I jeden papieros był specjalny. No, do więźnia tak, mu przyniosła lolka, no, co ty taka jest historia, nie jaka wiem. Jaka ciotka mocna też. Wydaje mi się, ja znowu, ja traktuję tę historię, że wszystko, dobra, co mówi, jest prawdą, no, ale tak, chyba tak, jestem w stanie uwierzyć, że tak musimy, było. No. Oczywiście. Mhm. I historia po prostu leci w ten sposób, że on... Wiesz, że poprzednio mówi tylko cicho, bo tam jest stany i on zaczyna robić, kurde, mentolowe mi kupiła, mentolowe papierosy. I wiesz, już on zaczyna imitować to, jak jest w historii i tak dalej. I wiesz, że żona mnie nie zna, wiesz, tam gada z klawiszem, kurde, mentolowe mi kupiła, ty wierzysz to? Był takim gościem, który potrafił w ten sposób gadać. I w pewnym momencie cała puenta jest taka, że on wraca do swojej celi. I rozmawia z jakimś tam zbirem, który jest i mówi tam, Misiek, mogę papierosa? Mówi, bierz je wszystkie, kurde, mentolowych nie palę. I Misiek bierze, wiesz, specjalnego papierosa i mówi, wiesz, Michał, czy ty wiesz, co to jest miłość? Wiesz, jest rzeczywiście, jest okay, cała historia z puentą i tak dalej, która jak on wypowiedział, wiesz, czy ty wiesz, co to jest miłość, to ja przecież, jak tam ci ludzie z tamtego stołu, tak, z tego stołu zaczęli się śmiać, no to jest po prostu... No, to jest stos. Niesamowite to było, nie? Mój brat, zresztą obaj są bardzo śmieszni, Julek jest bardziej, wiesz, takim clownem, takim, wiesz, że jakby więcej musi mieć uwagi na sobie, więc jakby często u nas, jakby w rodzinie, albo też podróżując, musiałeś zwracać na siebie uwagę przez humor, nie? Mhm. Bo to był jakby nasz mechanizm obronny, żeby się odnaleźć w nowej szkole, no to musi być śmieszne, okay, trochę zrobić sobie debila, trochę jakby, wiesz, zwrócić na siebie uwagę, nie? No i Julek często potrzebuje więcej uwagi niż inni. Jak bardzo dużo więcej? No stary, on mnie kiedyś... Stary, ja ci powiem, co on kiedyś zrobił. My kiedyś szliśmy z... Stary, szedłem ze swoją mamą i rozmawialiśmy na temat ważnych spraw, nie wiem, wynajmu mieszkania albo, wiesz, na takie... Naprawdę ważnych spraw, na takie, wiesz, finansowe, że no trzeba ustalić, co teraz będzie się tam, nie? No i Julek miał za mało uwagi, nie? I jakby postanowiąc zdobyć uwagę, po prostu mnie kopnął w plecy tak, że się przewróciłem w kałużę. Teraz ta historia ma miejsce, kiedy ja mam 23 lata, on ma 33. Rozumiesz, co mi chodzi? I jest stary, jestem o to, ja padam na ziemię i w zasadzie nikt nie jest nawet tym zdziwiony, tylko jest taki Julek, naprawdę? Naprawdę musiałeś jakby... Ale jest, tak, no. to jest nieprawda. No stop. To jest nieprawda. Nic nawet... Nie wiem, 100%. Niemożliwe to nic. Jest. On miał 10 lat, ma 10 lat więcej od ciebie. Tak, no. Przyjebał ci z buta plecy. W plecy, tak, bo jakby... Bo rozmawiałeś z matką o ważnych rzeczach. Tak, no. I jakby nie było na nim, on nie miał wystarczająco... Co na to jakby... mama? Załamała ręce, Julek jest niereformowalny, Piotrusiu, wstawaj. Wiesz, no jakby... Było to tak potraktowane, że też była... kolejna... Kolejny, wiesz, taki, wow, ale taki, wiesz, no to jest standard, nie? W sensie, nie, no wiadomo, no, to jest standard, tak, totalnie. No to jest tak, tak. Normalna tak, no, rodzina. Tak. Więc Julek jest bardzo śmieszny. Jest. Jakby, a ciebie to bawiło, jak się wywaliłeś? Nie, dobrze? Absolutnie nie, ale... A byłeś jakby, zły? Chyba zawiedziony. No, to jest taki... dokładnie jak w tym żarcie, nie? I'm not mad, I'm just disappointed. Tak, więc okay, z Julkiem często jest tak, że jak on już kolejny raz coś takiego zrobi, to mam takie, to chyba moja wina, że ja znowu dałem mu okazję. No tak. Nie? W sensie, że... Opuściłeś gardę. Tak, no, opuściłem gardę, dokładnie. Okay. No. Więc nie. A drugi brat? Drugi brat jest bardziej stonowany, wiesz, wszyscy jakby lubimy gadać, śmiać się i tak dalej, ale wiesz, Julek jest na pewno najbardziej przyciągający uwagę, o tak powiem. A co robi w życiu? Bardzo ciekawe rzeczy. On teraz organizuje gale bokserskie białych kołnierzyków. Tak jest. Co to są? To nie znam. Białe kołnierzyki to jest motyw, że ludzie walczą ze sobą, którzy... Białe kołnierzyki, no tak, white collar, to jest dosłownie no, to, czyli ludzie, którzy pracują pod koszulą. No. I on im organizuje galę bokserską, gdzie wszystko jest, znaczy nie wszystko, tylko tam cel jest charytatywny, tam jest ten. Okay. I oni walczą ze to sobą. Prezesi w banków się biją? Dokładnie. Nie. Tak. Jest coś takiego? Absolutnie, no. I to jest bardzo popularne. Boks białych kołnierzyków? Tak, no. White collar boxing, jak nawet teraz sobie wpiszecie, to wam wyskoczy. A w Polsce czy gdzieś tam? No on teraz zrobił chyba 5 gal w ostatnich paru miesiącach. What? I to jest zarówno moment, kiedy na przykład on się miał galę, na przykład bezpośrednio do jakiejś dużej firmy, na przykład w stylu, nie wiem, załóżmy, ściemniam teraz oczywiście, ale nie wiem, Allegro ma pewno dużo pracowników i idzie do nich i mówi, wiesz, wiem, że wy musicie przygotować tam, nie wiem, jakieś tam, jak się mówi, imprezę firmową dla pracowników i tak dalej, więc może ten budżet przelokujecie tak, że wybierzemy, wiesz, ludzi, którzy chcą zawalczyć i w ramach imprezy firmowej, gdzie jakby zawodnicy będą się przygotowywali 3-4 miesiące pod okiem trenerów i ja wam zorganizuję galę bokserską i to bardziej zaangażuję wszystkich, żeby kibicowali, żeby, wiesz, ktoś naprawdę wziął się za siebie. Ja stary zresztą w tym walczyłem.
z Maćkiem Adamczykiem i to jest jedno z najładniejszych wspomnień mojego życia. To był boks. To był boks, no. Nice. Myśmy 3 miesiące się do tego przygotowali. Co ja schudłem, ty gadasz? Tak, 15 kilo, chodziłem, wiesz, na treningi 5-6 razy w tygodniu i na sam koniec, wiesz, masz ring girls, które podnosi ci rundę, no tak, dookoła wszyscy ludzie i wiesz, sztos przeżycia, nie? Zajebiste. I to jest charytatywne głównie, tak? To jest tak, to ma cel charytatywny, tam super. Są, wiesz, licytacje charytatywne. On, stary, zebrał już w tym momencie ponad, znowu nie chcę przekłamać tej liczby, ale wiesz, okolice 1,5 miliona, wiesz, to są naprawdę grube pieniądze. I jeszcze na boku, kurde, ma biznes glamping. Który, to wiem, to, tak, no, wiem, co to jest. Dokładnie. I on w Zalesiu Górnym teraz otworzył glamping i tam też mu się to... I stamtąd jesteście w ogóle. Tak, dokładnie. No. Okay. No, no, no. Wow, spoko. A drugi brat pracuje w FIFA. To tak, jak już chcesz mieć całą klarę. Ale w tej prawdziwej czy w gierce? Tak, gra w FIFA, sorry, jest bezrobotny, o to mi chodziło. Nie, w FIFA... w Curyku pracuje. W Curyku mieszka i tam pracuje. Okej. Okay. No. Tak. Ja cię nigdy nie kopił po plecach. Nie. No. Pojebane. A? Wow. A jakie jest rodzeństwo? Tak. Twój jeden brat jest starszy od Dychę, a ten drugi? 8. Też starszy. Okej, no. Okej. Ja mam też starsze rodzeństwo, tylko mam 3 braci i siostrę. Tylko, że różnica między mną... a kolejnym moją siostrą i bratem, którzy są bliźniakami, to jest 16 lat. Okay. I tylko rośnie. Więc u mnie różnica... Jak to tylko rośnie, czyli z roku na rok jest coraz więcej różnicy między wami? Nie, że to jest rodzeństwo, które jest mi najbliższe wiekiem, ale potem jest brat, który ma 18 lat więcej niż ja i potem jest brat, który ma 20 lat więcej niż ja. Co ty gadasz, czyli jest, masz brata, który ma... 53 lata. I masz, jest rodzeństwo, które ma 36 lat różnicy? 36. Mam brata, który ma 56 lat. I masz... A najmłodszy? 36 plus 16. 42. Nie, 52. Cześć, gdzie się pogubiłem w tej historii? Jaka jest różnica między twoim najmłodszym bratem, a twoim najstarszym bratem? 4 lata. To ewidentnie coś się nie zgadza w tej rozmowie naszej. Nie, różnica ty między... Ty masz brata, który jest 16 lat od ciebie starszy, ale starszy. Też masz brata, który jest... 20 lat starszy. Aha, okej, okay. Ja myślałem, że gdzieś tam któryś jest z nich młodszy, że jest 36 sorry, lat. To ja powaliłem, dobra, no. Czyli tak, czyli ja mam 36, no. Potem kolejne moje rodzeństwo ma 52, okay. 54 czyli i 56. Czyli jesteś baby. Tak, baby, no. I ta różnica, tak jak ty masz brata, który jest od 8 lat starszy, no to u mnie ta różnica jest 2 razy większa, nie? Więc jak ja nie miałem takiego stricte rodzeństwowego klimatu w domu. Jasne. No bo oni byli, wiesz, już dorośli. A jakie macie teraz relacje? W sensie braterskie, czy to raczej była tak duża różnica, że to za duża różnica, żeby to było stricte braterskie, no bo wiesz, nie byliśmy razem młodzi. Jak ja byłem dzieckiem, to oni już byli, wiesz, w liceum, nie? Czy gdzieś tam. Ja widzisz, ja miałem, ponieważ oni się wychowali razem i ja później przyszedłem, wiesz, 10 lat później, to oni mnie jakby wychowywali. No, nie? To ja miałem podobnie, tak, absolutnie, tak. I to było to było spoko, natomiast nie miałem stricte takiego rodzeństwa, nie? Jasne. Nigdy. Wiesz, razem te same ciuszki, nie wiem, chodzenie do klasy, czy 2 klasy różnicy wieku. Mi zawsze, ja miałem, że mi bracia przecierali szlaki. W sensie, że chodziłem do szkoły, gdzie moi bracia chodzili i wszyscy wiedzieli o tym i wiesz, jeżeli były jakieś problemy... Uważajcie, bo on z tych. Ja pamiętam też z takich właśnie ładnych anegdot, to jak ja wróciłem z Australii do szkoły podstawowej w Zalesiu i wiesz, no, nie odnalazłem się, wiesz, miałem 7 lat, 5, 6, cokolwiek i wiesz, mówili na mnie kangur, czego ja nie mówcie na mnie kangur, nie? Nie. Tak. Ale co też z ręką na sercu, z perspektywy czasu, kangur zajebista ksywa. Myślę, że jakby... Nie, no to jest totalnie akceptowalne, w sensie wszystko jest lepsze niż gruby na przykład, nie? Że jakaś taka totalnie ordynarna, najgorsza. No kangur przynajmniej niepowtarzalna. No właśnie, nie? W sumie stary, wyobrażam sobie teraz kolesia, który zaczyna, wchodzi na rap grę i wiesz, ma sobie kangur, nie? MC kangur? MC kangur, no. Kangur pierwsza epka, stary. Słuchaj, skaczemy. Tak jest. To. Druga epka z torby. Grubo, strasznie. I on... była sytuacja, że po prostu dzieciaki nie chciały ze mną grać berka i ja powiedziałem o tym swojemu bratu, który był 8 lat starszy, czyli ten bardziej stonowany, czyli żeby to się dobrze zgadzało, tak plus minus, czyli ja miałem 6 lat, on miał 14. Mm-hmm. Nie? I ja powiedziałem o tym swojemu bratu i brat przyszedł pod podstawówkę i kurde, co? Tak, no i nastraszył 6-latka. 14-latka. Macie się bawić z moim bratem? Nie, z Piotrkiem? Jeszcze raz kurwa nazwiesz mojego brata kangur, to się kurwa z dupy nogi powyrywam. Ja myślę, że o berka chodziło. Nie. I macie z nim grać w berka, ty frajerze, nie? W Zalesie Górne. Tak, no. I żeby było jasne, ja nie wiem, czy dokładnie tak to brzmiało. W moich uszach. Nie no, w twoich tak. Tak, to było... No bo zadziałało. Tak? O to chodzi, zadziałało, stary. Zadziałało i pamiętam, że później ten straumatyzowany dzieciak pobiegł do domu, wiesz, rodzice rozpłakał byli wzywani. Się na 100%, no oczywiście, że się rozpłakał, no, tak. Nie? I stary, to są trzy posłowie. Mhm. Jedno posłowie to jest takie, że był ochrzan,
Nie? I też pamiętam bardzo wyraźnie moment, kiedy ojciec jak gdyby opieprzył mój brata, nie tak, ciebie. No, właśnie powiedział, wiesz, ale dobrze zrobiłeś. No, władam, tak, no. Był taki moment, ja miałem taki, wow, coś się zmienia. Nie? Jak jakby, na filmach, tak, nie? Nagle tu jest Law and Order. Tak, jak, wow. Ale za kulisami, wiesz. Tak, no. No tak. Druga rzecz, jaka się wydarzyła, to że następnego dnia ten dzieciak kupił mi lizaka, bo się chyba mnie bał. Miałem takie, tak. A może rodzice mu kazali. Możliwe. Przeproś, nie? Coś tak, takiego. No. Przeproś. A trzecia rzecz, jaka się wydarzyła, to że później jego pies mnie pogryzł. A to już niezależna historia. To już niezależna historia. Zaprzyjaźniliśmy się, oparłem się o płot i mnie pies pogryzł. Ouch. Gdzieś taka karma wydaje mi się, że wraca, tak jakby... A wierzysz w to? W karmę? No. Zdecydowanie. Tak. Tak, ale nie okay. Bezpośrednio. Wierzę w taką karmę, że jak będziesz dobry, to dobre rzeczy będą ci się działy. Okej. Okay. Ja kiedyś... kojarzysz Arka Jakubika? Takiego aktora? No... Kojarzę, ale słabo znam show biznes polski, no. No, on mi kiedyś w środku rozmowy... Tak a propos karmy, w środku rozmowy jakoś wyszło sobie, gadamy tutaj, nie? Że w studiu gadamy i on, i ja coś powiedziałem, że ja to w karmę nie wierzę. I on powiedział, nie wierzysz w karmę? I opowiedział najbardziej wzruszającą historię, jaką kiedykolwiek słyszałem. Nie będę jej teraz opowiadał, ale to jest po prostu tak w chuj wzruszająca historia, że on się tam trochę popłakał, ja się trochę popłakałem, bo on sobie o tym przypomniał. Pojebane. Dalej nie wierzę w karmę, ale historia jest zajebista. Spoko. No to jak chcecie pooglądać lepszy podcast, to wróćcie do tamtego. Nie, jest super w ogóle, jest zajebiście. Ja się świetnie czuję. Ty pytasz publiczność czasem w trakcie występu, macie jeszcze siłę? I wtedy słyszysz takie jedno... To jest ciekawe w ogóle pytanie, nie? Bo ja bardziej... Ja trochę słyszę takie... Ja zadaję pytania, ale o samym sobie na nie odpowiadam. Nie, no wiadomo. Nie jakby... No bo co, ludzie by ci powiedzieli, nie, już nie mamy, co byś zszedł? Tak. Nie, to jest retoryczne, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I jest świetny komik, się nazywa Dusty, jest amerykański, można go zjutubować i on ma właśnie taki motyw, że on... Ja nigdy nie pytam się publiczności, czy się dobrze bawią, bo się boję odpowiedzi. Ja zawsze mówię publiczności. Dobrze się bawicie? No tak. No tak. I ma cały, jakby, cały jego postać jest oparta o to, że każdy żart ma takie, no i dobrze się bawicie. No tak. No, jest no tak. Bardzo śmieszne. Ale skoro już nawiązałeś do zagranicznych komików, to o czym chciałem ci powiedzieć, o czym zaczęliśmy gadać też przed nagraniem, że mega szanuję twoje anglojęzyczne fragmenty. Nie widziałem ich wiele na YouTubie, widziałem ich trochę, ale to, co widziałem, to jest po prostu jakiś kosmos. Zajebisty. Naprawdę jeszcze raz to mówię, zajebiste rzeczy. Bardzo miło. Wow, oczywiście wpływ na to ma ogromny to, że wychowywałeś się w różnych miejscach, że jeździłeś po świecie, że stand-upowałeś po świecie. Znaczy ale, ja też znowu nie chcę się tutaj biczować i jak wiesz, jak to co mówiliśmy. No, tylko zdejmij koszulkę. Że wydaje mi się, że to jest, dużo osób komplementuje to, bo ja dobrze mówię po angielsku, nie? Jest ten element taki, że jest pierwszy raz, kiedy słyszysz że tak. Kogoś, to ale to jest element układanki. Absolutnie, w pełni się z tym zgadzam. Wyobraź sobie Amerykanina, który źle mówi po angielsku, to też będzie słabe, nie? Tak, no tak. Więc wiesz, to jest element układanki. Wiesz, ja na przykład te żarty, które są, to ja osobiście, jeżeli mam na to spojrzeć, to mam takie... Nie, one nie są jakieś mega niesamowite. No nie. Nie są. Nie. No. Ale to nie o to chodzi. W sensie... Zresztą to chyba też jest motyw, że każdy komik ci powie, że najlepsze żarty to są te, które teraz opowiadam na żywo ze sceny. Tak. I taka też jest realna... Wczoraj wieczorem, wiesz, siedzimy sobie i mówię Karolinie, że mojej żonie, że chciałem puścić jakiś jeszcze jeden twój stand-up jeszcze wieczorkiem, tak przed snem, bo mówię, no bo jutro przychodzi, dawaj jeszcze jeden jakiś tam... Tak, nie mogłem zasnąć i wiedziałem. Nie. Ale jakby, wiesz, zobaczmy jeszcze jeden krótki, bo a ona mówi, no bo pyta, kto przychodzi, ja mówię, że ty, ja mówię, no dawaj, nie? Karolina ma pewnego rodzaju dystans do stand-uperów, tak, bo wiesz, różnie bywają, mówię, ale spoko, Piotrki z Gidą oglądałem, go jest naprawdę zajebista. Dobra, dawaj, nie? No i wiesz, je oglądamy, no i tak jak ci mówiłem, ten humor zjarany, więc żarty są różne i czasem są, no właśnie takie, jak mają być zjarane, nie? Więc, no ale oglądanie stand-upu na telewizorze, siedząc w dwójkę na kanapie, no to z definicji jest bardzo wiele, trzeba przejść zapór, żeby było śmiesznie. Tak, no, zgadzam się. To ci się udaje. O, bardzo mi... Nie, bardzo, no stary, ja się tak, śmieję, no. Ja się tak normalnie śmieję, tak wiesz, wiesz, siedziałem, chipsy i tu sus leciały, że kurwa, jakie śmieszne, naprawdę. Bardzo, więc, bardzo się cieszę, to bardzo mi miło, no. Więc dla mnie pokonanie tej granicy właśnie telewizora... No to stary, zapraszam na żywo teraz. Właśnie o to chodzi, ja wiem, że na sali jest śmiesznie i na sali, i to jest dla mnie niesamowite, bo oglądając komika, który daje radę na żywo, ale no jeszcze mu czegoś brakuje, oglądanie go na YouTubie jest smutne. Jeden ze smutniejszych widoków, to jest takie oglądanie, to jest tak, i jeszcze jak ja czasem,
To mi przeszkadza paradoksalnie chyba, choć sam nie wiem, że ludzie się śmieją na sali, nie? Mhm. Ja sobie wtedy myślę, z czego wy się śmiejecie, to w ogóle nie jest śmieszne, ale wiem, że na sali też bym się śmiał, nie? Tak, no. Ale przed telewizorem już nie, ale oni tak, z czego, to nie jest śmieszne. Kurczę, tutaj dotknęłaś... się udaje przebić, to naprawdę jest git. Bardzo się cieszę, nie? W sensie ja też element, żeby przenieść się na kamerę, było coś, z czym ja walczyłem, nie? W sensie, że to nie było od razu dla mnie łatwe. Mhm. Ja zresztą na przykład pamiętam materiał Komik dookoła świata, który mniej tam zdobył popularności. Ja bardzo pamiętam, że wiesz, w tamtym okresie, nie? Ja jeździłem na przykład na zmianę z Błażejem Krajewskim, z Antkiem Syrkiem Dobrowskim, były inne czasy, nie? Jantek wtedy na przykład robił Sierpień, który był, wiesz, super programem hitem. I tak dalej. Ja robiłem Komik dookoła świata i bardzo często się zdarzało tak, że robiliśmy to tego samego wieczoru, wiesz, mój trwał 40 minut, jego 40 minut i to nie było tak, że on zawsze musiał kończyć. Nie? Tylko to były programy, które są na równym poziomie, wiesz, jego miało jakby szczyp tego więcej, ale wiesz, ja też się broniłem i jakby, tak, pamiętam na przykład na trasie Stand-up Polska był Błażej Krajewski, który wtedy miał ten głos Iwony, nie? I to mu super, wiesz, ogromną popularność przysporzyło. Mhm. I ja na tej trasie też się z nim wymieniałem, kto będzie na końcu, bo ja też miałem bardzo silny beat o tym, jak się zjarałem w namiocie, czy coś w tym stylu, nie? I ja pamiętam, że jak ja wypuszczałem ten komik dookoła świata, widząc sukces właśnie Błażeja, z którym ja ten, i Antka tam miał takie, rozbije internet. Wiesz, okay. I prawda jest taka, że to się zupełnie nie przeniosło na ekran. Okay. W sensie, że wiesz, gdzieś tam straciłem tą magię, też byłem niedoświadczony, źle ubrany. Jakby to są oczywiście minimalne rzeczy, ja nie mówię, źle byłem ubrany, dlatego nie jestem śmieszny, nie? No. Ale to są te takie składniki, których ja nie miałem świadomości. Tak naprawdę, żeby teraz to przenieść na ekran, jestem dużo bardziej wrażliwy, co widz zobaczy na obrazku, nie? W sensie, żeby to było... Nie mówię, że ja będę się specjalnie przebierał, ale chodzi o to, żeby to jednak było schludne w kontraście do tego, co na jest pewno, za mną. Na pewno, na pewno. Wiesz, to co też gadaliśmy teraz na samym początku tej rozmowy. Pierwsze 30 sekund, nie? Tak, bo w tym materiale, o którym mówisz, ja to pamiętam, bo nie widziałem go też całego, ale tam, jeżeli dobrze pamiętam, ty zaczynasz w ogóle od tego, że pokazujesz książkę. Tak, no. Dokładnie, nie? I to jest dokładnie to, co mówisz. Jakby, ja wiem, że potem będą fajne rzeczy, ale naprawdę, czy musisz mi pokazywać książkę przez pierwsze 3 minuty? Tak, nie? I to jest idealny przykład tego, tylko ja wtedy w ogóle nie miałem tej świadomości. A to jest okej, nie? Tak, jakby nauczyłeś się, no. I w 100% się z tym zgadzam, że gdybym dzisiaj to nagrywał, to w ogóle schowałem to... Tak, już do was mówię, tylko może zwróćcie uwagę na książkę, która jest 1000 egzemplarzy. Tak. I dodam też, że na żywo, jak dajesz tą książkę, no to jest ciekawe, no bo wiesz, można ją kupić później i tak dalej, ale na nagraniu, no puknie się w łeb. No tak, tak. Zwłaszcza, że jej nie ma. Czaisz, jakby 4 lata później jej nie ma. Znaczy jest za 1500 zł, 3 sztuki na Allegro, jak ktoś chce, zapraszam, linki w opisie nie są. A wiesz, a teraz się przymierzam do nagrania kolejnego materiału i mam dużą świadomość, zgadaliśmy zresztą o tym, jakie jest pierwsze 5 minut, czy tam będzie przekleństwo? Czy nie? Nie? A, ja, do YouTube, jak, no tak, tak, oczywiście. Mhm. Druga rzecz to, że ten element pierwszych 30 sekund. Mhm. Jak to zrobić? I wiesz, jak przyciągniesz uwagę od razu, nie? No. I mam na to swoje pomysły, których nie chcę zdradzać, że po prostu jak gdyby zaczniemy od razu z petardą i... Pokażesz dupę. Pokażę dupę, kurde. Wiedziałem, że za dużo powiem. Tak wyjdziesz, tak. Dzień dobry. Tak jest. Pach, szybko tak, szybki flash, tak. Bardzo jestem ciekawy, czy to by zadziałało. Bardzo jestem ciekaw. Naprawdę jestem ciekaw. Nawet żeby puścić nagranie, pokazujesz dupę i lecisz od razu. Zdjęliby mnie z YouTube'a. No tak. Kurde. W sensie, nawet chyba gdybyś to zapikselował, gdybyś zrobił to na żywo i zapikselował, to zależy, z którego kąta byłaby kamera. Ja to tak interpretuję, bo jest coś takiego też w tych wytycznych YouTube'a, sugestia na gości, nie? Że to nie tylko nagość, nie tylko nagość zapikselowana, ale też sugestia na gości. No tak, bo parówka na zbliżeniu może być siurem, tak? Coś tak. No, tak, o to chodzi? Dobrze to zrozumiałem? To brzmi jak najlepsza pierwsza linijka w wymianie zdań na Tinderze. Parówka w zbliżeniu może być siurem. No, czuję, please że... reply. Czuję, że mam rację. Czuję, że chcesz być moją żoną? Tak. Dokładnie, ja od dawna to mówię. No, więc myślę, że... W sensie zrób to, o, inaczej. Zrób to, zrób. No zobaczymy. No, Bo nawet gdyby się coś stało, to wystarczy, że obetniesz sam początek. To prawda. To prawda. I potem ludzie oglądający to będą widzieć już ciebie na scenie mówiącego, wiesz, program i nie będą mogli zrozumieć, dlaczego ludzie już się śmieją. Albo robią takie, what the fuck? Ja teraz mam właśnie dyskomfort taki, że... Teraz? Nie. W kontekście tego nagrania, nie? Że te 30 sekund chcę sobie zaplanować i teraz, znowu, nie będę nic zdradzał, ale jest motyw, że to będzie jakby dużo kosztowało.
Nie? W sensie, że to może być takie... Fizycznie, psychicznie? Nie. Finansowo? Finansowo. Nie? Ciebie? Tak. Że chcę zrobić... tak. Mam nadzieję, że nie. Nie, że po prostu jakby zaaranżować to w taki sposób, jaki chcę, będzie... Tylko, że ja wiem, że to będzie trwało 20 sekund. Ja wiem, że to jest 80% mojego budżetu i mam takie... Czyli to wejście na scenę będzie kosztowało dużo. Tak, okay. No. O, czyli to już zniszczysz. No, powiedzmy. Okej. Okay. No. To kurde, to... No. I to będzie w twoim najbliższym specjalu. Tak, który mam nadzieję, że zostanie wypuszczony w maju. W kwietniu nagrywam. A gdzie? W 3 miejscówki i trochę liczę na to. Ale 3 kamerowe, czy...? Nie, nie, nie. 3 miejscówki robię, będę robił tak. Jest Warszawa, później Gdańsk i później Kraków. Ale... Ja nie nagrywaj tego w Krakowie. Dlaczego? Co jest w Krakowie? Nie, no Małopolska jest strzelona. Tak? Uważaj. Tak się mówi? Nie wiem, boję się. Ja bym się bał. Ja jestem z Małopolski. Okej. Okay. Ja dawno nie byłem w Krakowie. Ja bym w Gdańsku tam zarejestrował. W Gdańsku taka liberalna publiczność najbardziej. Bardziej chodzi o to, że ja mówię 3, ale jak się uda w Warszawie, to odwołuję tamte. To jakby, to już nie będę musiał nagrywać. Bo to trochę nagrywa się stand-up tak jakby, trochę jakby do skutku, nie? A ja myślę, ale czasem się też klei z 2-1. Nie, jak są na 2 różnych salach. Nie, jak są na 2 różnych salach. No tak. Oczywiście, że nie, że jest dzień po dniu. No tak. Proszę, nie? Albo nawet, bo chyba nikt nie robi 2 razy jednego, to jest niewykonalne. Ja stary poprzedni, ten, jak się on nazywał? Ja nie wiem. Pół człowiek, pół główek. To ja go idealnie, że się teraz zacząłeś zastanawiać, jak się on nazywał, no. To prawda. Ja to nagrywałem stary 6 razy w jednym lokalu. I wszystko poszło do dupy. I w sensie 6 to był Dan, tak? Nie, nie, nie. Aha. Wszystko było okej. Okay. I później okazało się, że przysłowiowa kamera się nie włączyła. Dźwięk się nie nagrał. Jedna kamera była taka, druga była taka. I 6 razy? 6 razy, no. Nie. Tak, no. Ale nie, to powiedz, że to jest metafora, że ktoś chciał to skasował pliki. To nie jest możliwe. To nie jest możliwe. Gwarantuję ci. Był stary... Zmień ekipę. Zmieniłeś? Zmieniłem. Zmieniłeś, no. Nie? Zmieniłem, nie? To nie jest możliwe. Stary, tam był... Tak jak mi to zostało wytłumaczone i to nie jest tak, że tylko z tą ekipą. Później dajcie mi te pliki, przesyłam to dalej, nie? I 3-4 różne ekipy. Znowu, ja tego nie rozumiem, co oni mi mówią. Mogę ci powiedzieć tak, to jak, wiesz, na chłopski rozum, że kamery były nie tej samej firmy, niedobrze doprecyzowane i żeby je zgrać razem, to był efekt taki, że jak gdyby tutaj masz takie kolory, a tu masz inne. I de facto na każdym... No tak, to da się zrobić. No wtedy się nie dało i były inne czasy. Pierdolenie, oszopienie. Jakby bardzo trzeba było, to da się zrobić tak, żeby było okej. Okay. Plus czasem się nagrywa, plus to nie jest... nieważne, nie wchodźmy w detale. Nie wchodźmy w detale. A to było aż tak dobre, czy warto, czy nie ma nie, wielkiego ja byłem bólu, stary, że... Rozgotane. Ja to poszło. Wtedy... Wiesz, chyba 15 tysięcy zeta w to zainwestowałem. Stary, to się dało na 100% wyciągnąć. Dzwoń następnym razem do mnie. No, proszę, ja ci tego nie zrobię, ale to jest do zrobienia. Co, że były różne kamery? Tak, no. To brzmi jak taka najchujowsza wymówka ekipy realizacyjnej. Nie żartuję, stary. Ja ci mówię, wiesz, konkretnie, znowu, ja powtarzam ci słowa 3 różnych ekip, nie? I domyślam się, że oni mogli mówić bla, 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 bla. Coś tak to brzmi. I ja miałem takie... Oni przynieśli te kamery, wiesz, o co chodzi? Oni przyszli z tymi kamerami, to oni widzieli, że są różne? Tak. Na tym polegał błąd. No stary, finalna wersja, którą oni mi dali, to była taka, że żeby wszystkie kadry się ze sobą zgrywały, żeby to nie było tak, że oglądasz coś i masz, o Jezu, coś się zmieniło, to musieli tak wypośrodkować kolory, że ja miałem niebieskie włosy. Świetna ekipa. Tak. I 6 razy, tak? Tak. No bo to nie, jest, bo to się, nie, 6 razy nagraliśmy i dopiero... To nie jest możliwe, stary. 6 razy nagraliśmy, ale dopiero błąd wyszedł, kiedy zaczęliśmy montować. Rozumiesz? Czyli nie było tak, że jakby... Dobra, to nie zgrywali plików codziennie? No, dobra, nieważne. Wow, to brzmi jak ściema. No, powiem ci, była to bardzo... Dostanę kosę w plecy pewnie pewnego dnia w ciemnej uliczce, jak mnie dopadną, ale brzmi jak ściema w chuj. No to była dramatyczna sytuacja dla mnie, nie? No, bo to było bardzo, wiesz, na tamte czasy, jak na dzisiejsze, bardzo dużo pieniędzy i no, wszystko poszło w błoto. Co sobie kupisz za 15 tysięcy? No to prawda. A później, stary, zrobiłem... później zrobiłem nagranie w Radomiu, nie? I zrobiłem nagranie na zasadzie... Za 4 dni mam występ i to jest ostatni występ z tym programem. Okej. Okay. I po prostu lecimy. Musi być i wiesz, dużo mniej za to zapłaciłem. I to też taka anegdotka z tego nagrania, czyli że ja w pierwszym tam żarcie czy coś, zajebałem się, nie? W sensie, że tam jest taki motyw, że ja mówię coś o Uberze, a w Radomiu nie było Ubera. A to jest super! A no to! Właśnie, tak. No i teraz ja ci powiem, wiesz, ten... To a to był ten materiał, okej, okay, okej. Okay. I to jest ja... nie wiedziałem, że nie ma Ubera w Radomiu. To się mówię z ręką. Ale to wyszło zajebiście. Wybrnąłeś z tego mega. Są 2 rzeczy, które to dały. No. Jedna to ja miałem takie... Nagranie już jest do pizdy. Więc jakby pozwalam sobie, wiesz... O kurde. Ten, nie? I później na sam koniec już montażu, w sumie zdaliśmy sobie sprawę, to jest pół człowiek, pół główek, fakt, że jest od razu błąd. I od razu, wiesz, na to dajemy tytuł, że to nawet do dzisiaj ludzie do mnie podchodzą i mówią, że to zamyślone było. Takie... Nie, nie było. Nie było. Nie, nie było, nie było, ale... No. Czy ten materiał to twój najbardziej popularny materiał? Tak, 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 no.
Tak, no, tak, ten. I to też, jeżeli chcesz ładną anegdotkę z tego materiału. Wow, a zajebisty jest materiał, no. Jeszcze, to są, nie wiem, czy ludzie lubią takie rzeczy, ale... Ja też nie. Na sam koniec... Nie wiem. Ja też nie lubię takich rzeczy. Nie, ja też nie wiem. Że na sam koniec tego materiału jest dziadek, nie? I tam jest dziadek, który mówi dwa zdania. Takie mówi, jedno jest... A mi się bardzo... Chyba nie widziałem do końca, no ale dobra. Jest klamra taka, że... Mówi, dla mnie to był najwspanialszy występ, jaki obejrzałem, to było wyśmienite widowisko. I od razu później mówi, to było do dupy. Nigdy tak źle nie wydałem pieniędzy, najgorszy spędzony, nie? I teraz, jak to powstało, to jest tak, że ja rozmawiam z kimś na widowni i tam ten jest ten element. I później ja podszedłem do tej osoby, ja zawsze mi, wiesz, myślałem o tym nagraniu, w sensie właśnie outro, intro, wiesz, ten. I mu powiedziałem, że fajnie by było, jakbyś ty ocenił ten występ, nastawiłem na ciebie kamerę. I mówię, a jak ocenisz, czy dobrze, czy źle? Ja nie wiedziałem, powiem, zrób oba, zobaczymy, jak to się w montażu zgra. I on zrobił oba, i później ja dostałem pierwszą wersję, i oglądam pierwszą wersję z dziewczyną, i leci ta końcówka, i się pytam dziewczynę, co o tym sądzisz? I ona mówi, to z końcówka. Ja mówię, takie, o co ci chodzi? On mówi, no, że masz jednego widza, który mówi, wiesz, skrajnie super, a później mówi, wiesz, ten sam widz, że jest do dupy, i że tak naprawdę ci widzowi to jest jeden pies, tak, i jakby no mają tyle opinii, i tak dalej. A mi to wysłali, że ja miałem wybrać, które. Wybrać wersję, tak. Tak. Ona mówi zajebiste. A ona mówi taką interpretację, mam takie sztos. Zostawiamy no oba. Tak, oczywiście. Okej. Okay. Więc... No tak, w Radomiu, może już mają, może mogą dalej nie mieć Ubera. No wtedy nie mieli, no. Tak, a to było słodkie, bo to chodziło o to, że ty jesteś taki znany, wsiadasz do Ubera, tak. I on Piotrek. Tak. A ty... ta cisza, Jezu, chciałbym poczuć, bo to pewnie ci osrałeś się wtedy tą ciszą. Przez tą sekundę, nie? No, że takie... No. No, co jest nie tak? No. To jest taki dość jakby... Tak. Byliście kiedyś w taksówce? Wiesz, co chodzi? Wow. Stary, ja takie historii... kocham. No. Dobre, doskonałe. Ci też jest taki anegdot... Nie wiem, czy mamy jeszcze czas? W sensie... Miałem zegarka, wyjebałem go, już zauważyłeś, serio. Nie, tak, mamy jak najbardziej, tak. Że powiem też taką, w takich momentów, gdzie... O Jezus, nie? To kiedyś... I nie będę opowiadał żartu, nie? I to nawet to ciężko powiedzieć, czy to był żart, ale chodziło o takie coś, że ja schodzę... Mówię o tym, że zostałem obsikany perfumami i później schodzę do kogoś i mówię, powąchaj te perfumy. I później ja go całuję w czoło. Bo to jest jakby puenta, że babka powiedziała, wywróżyła mi, że ja pocałuję chuja w czoło. Nie? Więc puentą jest to, że ja później czołuję i gościu jest chujem. Nie? Coś taki był zamysł. Nie? I pamiętam, że był bardzo ważny, na tamte czasy, mówimy 8 lat temu, konkurs, wiesz, że tutaj jakby robi się karierę, jak ci tu dobrze pójdzie, to wystrzelisz, cokolwiek, nic nie ważne, nie? I ja, stary, to był mój najlepszy żart, jaki miałem wtedy, nie? Słyszysz, to. Tak, że całuję kogoś w czoło, nie? To jest, zajebiste. Sztos. To jest wtedy. To. Oh, to jest break, nie? To jest ten tak. Breakthrough, no. I ja, stary, wchodzę, robię to, nie? I już wiem, że zaraz jakby podnoszę ręce dla braw, nie? I całuję typa w czoło. Ja jestem tak pewny się. Wchodzę z sceny. Jest motyw. Nie śmieją się. Nie? Coś jest nie tak. Typ, który dostał pocałowany w czoło, klaszcza. Nie? I ja mam takie, co jest nie tak. Co się dzieje, nie? W sensie ten. I sobie uzmysławiam, że ja nigdy nie powiedziałem, że ja pocałuję chuja w czoło. Tylko to, co oni zobaczyli, to jest po prostu chłopaczka, który zszedł, powąchaj moją bluzę, pocałował kogoś w czoło i wszedł na scenę na zasadzie, tak jest. Nie? I ludzie się na to A, bo ten koleś był na dole cały czas. Tak. I on klaszcze, bo został pocałowany w czoło, nie wie, o co chodzi. Widownia nie kuma w ogóle jak gdyby całego żartu, a ja stoję na scenie i mam takie, co jest nie tak, nie? I to była realizacja, która też miałem takie... Dobre, tak przemyślane. Tak, no, to były. Były takie momenty, no, świetne to było. To. Ty z kimś przegadywujesz takie pomysły wcześniej, czy jakby one same kwitną? Nie, to był po prostu złoty pomysł, sam nie trzeba było go przegadywać. No to tak, był samograj, no. Bo też jest taka obawa zawsze, że jak komuś powiesz, to on ci może ukraść ten pomysł, nie? To lepiej nie przegadywać. Absolutnie. Jak no, jest złote, to jest złote. Tak dobry pomysł. W Zabrzu, złoto po prostu, wiesz, kopiesz. Ten roast, powiem ci, ja wróżę doskonale temu roastowi. To będzie strasznie mocny gówno. Ja będę po prostu obrażał ludzi, ale nie powiem kogo. Może ty będę kogoś obrażał. Tak, to był Pudzian. No, powiem ci, nie stać mi na wejściówkę, choć nie, chyba organizatorzy napisali, że daliby mi bilet, no ale do Zabrza, nie, no nie pojadę do Zabrza, sorry, kurwa. Przynajmniej na pay-per-view. Na pay-per-view obejrzę, no. Jak mi dadzą kod, to obejrzę. Nie, żartuję, tylko, no. Nie. Nie wiem, ile kosztują bilety, jeszcze nie sprawdzałem. Nie, nie obejrzę z nich chuja, serio, zapłacicie mi, to nie obejrzę. Nie, zobaczyłbym chętnie roast Pudziana, tak jak nie widziałem i chyba nie wyszedł, bo zabronili w opór roast Popka właśnie.
Bo był roast Popka, ponoć tam było po prostu za grubo i to chyba nigdy nigdzie się nie ujawi. Tam, stary, znowu to są zakulisowe sprawy. Tam, słyszałem o tym. Gruba sprawa, strasznie ponoć. Ale tam coś kamery, coś pozwolenia, coś... Było dużo składników. Tak? Tak. Okej. Okay. Ale legendy krążą, że gruba rzecz. Ja, stary, ja chyba byłem na tym roście w ogóle. W sensie nie na widowni, nie na scenie, tylko na widowni. No. I... Słabo? No dużo w montażu trzeba byłoby robić. To nie był taki roast, gdzie ten, no. On stary, on trwał chyba z 4 godziny. On... Znowu, wiesz co, ja też jakby opowiadam rzeczy, których nie pamiętam. Więc, ale moje skojarzenie, zresztą niedawno oglądałem Pawła Hołbkę, który ma takie nagranie, nie? Mhm. Gdzie po prostu ktoś z telefonu i on to wrzucił, bo właśnie tam problemy były z głównym materiałem. Mhm. I tam, wiesz, jest gościu, który po prostu stał przed sceną i kurwa! Na! I on był w sensie cały... heckler, tak? No. I nikt go nie usunął, bo nie wiadomo było kto, nie było ochrony, wiesz. To było takie, to było bardzo dzikie wydarzenie. No. Ja byłem na roście Korwina. Janusza Korwin-Mikkego. Nie wiem, czy słyszałeś. Zamieniam się w słuch. To jest... No, byłem w każdym razie. Jak był tutaj Antek Syrek Dąbrowski, też trochę opowiadałem. No to był zły roast. No to jest... Nie mam wątpliwości. No to jest tragiczna... Ale czy w ogóle cokolwiek ci dzięczy? W sensie słyszałeś o tym? Nie, no ja wiem, co to jest. Ja wiem, ale to nie, jest. O tym evencie słyszałeś. Ja słyszałem o tym evencie, wiem, kto jest organizatorem. A, okay. Kojarzę niektóre momenty. Roast.pl organizował. Tak. No. No było źle. No było ciężko, no. Ciężki materiał. W sensie, no nie udało się. No, też jest... nie chcę drugi raz mówić, że to był słaby roast, bo za chwilę z roast.pl mi napiszą mail, Karol, kurwa, wypierdalaj. Więc może skończę na tym, ale no, nie, no było ciężko. Ale ja wspominam ten event świetnie, bo byłem na backstage, bo przyszedłem z Siomkiem, z Maćkiem Dąbrowskim z dupy. Tak. I wszedłem z nim na backstage, więc jakby było spoko. Chillowałem sobie z Korwinem w jednym pokoju. No jasne. Zawsze spoko, nie? Co też dodam, właśnie, że te roasty, o których wiesz, zapętlimy się teraz w rozmowie, ale że na przykład wiesz, że był kiedyś roast Quentina Tarantino? No co ty? Nigdy nie opublikowany. Nigdy nie było nagrania z tego. Bo właśnie trochę o to chodzi. Trochę o to chodzi, tak. Nie, że... ale to jest różnica, kiedy ty przychodzisz z zamysłem, robimy roast Quentina, nie ma kamer. Mhm. A kiedy przychodzisz z zamysłem, robimy roast kogoś tam, są kamery i teraz znowu to się może rozejść na dwie strony. Są kamery, ale nie wiadomo, czy to opublikujemy. Po prostu nagrywamy, może kiedyś witamy, może Netflix to kupi, tak. Może TVN to kupi. Albo wspomnienia będą jakieś. Albo może będzie. Albo robimy, w ogóle są kamery, jest pay-per-view. Tak. Bo jak jest pay-per-view, to idziesz all in. Tak jak przy Pudzianie, moim zdaniem. To znaczy, kurde, robimy to, bo to jest najtrudniejszy rodzaj, bo to będzie najwięcej ludzi. Mhm. Najwięcej ludzi wypowie swoje zdanie na ten temat. Tak. A ludzie wypowiedzą zdanie na ten temat. Mhm. I ludzie powiedzą, że to było chujowe. Mhm. Bo tak będzie. Mhm. Bardzo dużo ludzi powie, że to jest chujowe. Absolutnie, to jest siła z wielkich liczb. Najwięcej osób powie, że było spoko ci, którzy będą na sali. Mhm. Naturalnie. Ale nie daj Bóg, jeszcze w ogóle się nie uda i będzie słabo, po prostu, bo będzie słabo, no to to gówno się najbardziej rozlewa, nie? Jakby to o to chodzi, nie? Tak, ale ostatnio też usłyszałem takie zdanie. Ktoś mi o tym powiedział, bo ja się też trochę tym przejmowałem, nie? Mhm. I ktoś mi powiedział, widzę to pytanie, czy pamiętasz te modelki w Dubaju, gdzie szejki srali im na klatę? Każesz tą historię? Znaczy, był taki film Dziewczyny z Dubaju, ale modelki z Dubaju... Były modelki, stary, 3 lata temu była cała awantura, że modelki, szejkowie srali na klatę modelek z Dubaju. Naprawdę? Nieprzyjemna sytuacja. Nikt już tego nie pamięta. Ale to były po prostu... Ale to wyciekły jakieś filmiki z nimi? To była stara afera na całą Polskę. Wszyscy o tym gadali. Że ten... I na mówię, nikt tego nie pamięta. Okay. Więc jakby ja trochę... Wiem, że to brzmi, jakbym zapowiadał beznadziejnego roasta. To zdaje sobie z tego. Tak, no. Słuchajcie, ktoś będzie strał mi na klatę. Nie, no ale że... Ja jakby... Wiesz, ja, stary, jedyne co ja mogę zrobić, to się przygotować. Ja się przygotowałem na maksa i uważam, że wszyscy inni to zrobią i będzie zajebisty roast, nie? I tyle. Trochę czuję, że jakbym coś źle sprzedawał. Podoba mi się, że robisz dobrą minę do swojej gry, to tak coraz bardziej, słuchajcie, jestem gotów zginąć za ten pomysł, jakby za ekipę. Robimy to razem, chłopaki, jesteście ze mną i tak, wiesz, odwraca się tam nikogo, nie? Tak. Wydaje mi się, że organizatorzy mogą żałować, że mnie wysłali tutaj, gdzie po prostu... Nie, no chyba w ogóle jest super. Jest, okej, okay, dobra. Mi się podoba. Tak? To no, jest to by się podobało, jak się czujesz. Bardzo, nie, ja się bardzo dobrze czuję, tylko mam nadzieję, że dobrze sprzedaję tego roasta. Nie, no wyjebane, tak? Jakby... Tak, nie, o to mi chodzi, Ty go sprzedajesz swoją śmiesznością. Okej, okay, jesteś śmieszny, tu jesteś. Dzięki Bogu. Bo czym gorzej masz sprzedawać? Tym, że powiesz 3 razy, kiedy jest ten roast i gdzie kupić bilety? Na kupbilecik.pl. Kurwa, czemu oni mi za to nie zapłacili? Ani grosza, stary. Nawet nie było propozycji zapłacenia za tę rozmowę. Nie, nawet nie było propozycji, było pytanie, czy interesuje cię może nawet ktoś z listy. Stary, żeby nie było, mi za to płacą grube hajsy.
Wiem, że to nieprawda, na szczęście. Staraj się dogadać z całym twoim managementem, to zbankrutuję cię tym wywiadem. A czy tak, w ogóle ty zarabiasz tyle, tak, że ja zbankrutuję? Tak, to w ogóle ekonomia Polski upadnie. Wow, to jest okej. Okay. So, no. Ale za to pamiętaj, ja wiem, jak wydawać pieniądze. Nie, jeszcze powinien dodać, że dla niepoznaki tylko przyjechać tu rowerem. Tak, no. Wracam Ferrari, nie? No tak, tu jest obok salon tak, w ogóle. Tak, 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 nie, no wiem, specjalnie tak ustawiłem tutaj wywiad. Który mówiłem ci, że... No to, tak. Ty myślisz, że ty mnie zaprosiłeś, nie? No tak. Ale ja stary... Eksmitujesz mnie stąd w ogóle. Absolutnie. Ja już stary, jestem, wiesz, tym puppet masterem od dawna. Ty myślisz, że ty chciałeś robić podcasty, ja ci kiedyś szepnąłem do ucha, kiedy szedłeś w tramwaju. Zrób podcasty, to by wtedy wpadł pomysł do głowy. Kilka lat później zacząłeś coś tam robić, później zaprosiłeś Antka, Antek ci powiedział coś o mnie, później... Tak. Ja stary, to wszystko jest ukartowane od 10 lat. A ja idę do Antka w przyszłym tygodniu. To jest dalej moja... Ale w tej całej historii, no. Ja we wszystko bym to... Ja nawet dałbym sobie tę głowę obciąć. Hmm? Jednego bym tylko żałował. Że nie znam tej historii z Kolumbii. No. I nigdy się jej nie poznasz. Ja naprawdę jestem jednym z tych ludzi, którzy naprawdę dadzą sobie zrobić krzywdę dla dobrego żartu. Nie? Musisz zrozumieć, że to nie jest historia... Ale nie, ja cię nie namawiam teraz, żeby opowiadał. Nie, 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 jest git, spokojnie. Dobra, opowiem. Za pierwszy... Bum, kurwa! To jest bardzo... Słuchajcie, jeżeli kiedyś chcecie gościa namówić na to, żeby wam powiedział coś, musicie, widzicie, tak jak lawirować, próbować z różnych stron, mówić, że nie, tak chyba was to nie interesuje. Trzeba próbować. W pewnym momencie to kruszeje, to gówno, to się dadam dojść. Złamy się. Dobra, mówię, okej, jesteśmy gotowi? Cięcie! W ogóle wyszedłem chwilę temu i do tego jeszcze chciałem tam powoli kończąc nawiązać. Uspokój się, Karol. Zadawaj te pytania spokojnie. Możesz mówić wolniej. Możesz mówić wolniej. Możesz, absolutnie. Bo mówimy tak szybko, że tak... Nie, wiesz, nie, jest okej, jest dobre. Nie, jest, nie ma się gdzie spieszyć. Zwolnimy. Że... Dobra, trochę przyspiesz. Trochę już. Że jak ci wspominałem przed nagraniem, masz teraz nie językowo, nie chodzi tylko o to, że świetnie mówisz po angielsku, ale też, że masz czasem nawyki przeniesione rodem z komików, stand-uperów anglojęzycznych, które przenosisz na polski grunt i moim zdaniem robisz to wow, niesamowicie dobrze. W sensie zastanawiam się i to dąży nie tylko do tego, żeby cię pochwalić znowu, ale też to dąży do pytania, kogo ty lubisz oglądać, kogo ty lubiłeś oglądać i teraz już na przykład nie oglądasz, bo nie żyje, albo ci się przestał podobać. Wiesz, jakim się wychowałeś? Mi się to zmienia. Na pewno komik, o którym już regularnie od roku mówię, że jest najlepszy i tak dalej, to jest James A. Caster. To jest absolutnie mój idol i wszystko, co on robi, jestem wielkim fanem. Okay. Za młodu, ja nie oglądałem dużo stand-upu za młodu. To też jest ten motyw. Więc jakby, nie wiem, Reginald D. Hunter to był taki komik, którego bardzo lubiłem. Wiesz, CKA na przykład na początku nie lubiłem, teraz, wiesz, uważam, że jest sztosem. Zmienia mi się to i coraz więcej też oglądam, co jest ciekawe, bo większość osób... Najpierw ogląda, potem robi? Tak, no, a ja zacząłem robić, później zacząłem oglądać. Okay. Ale też mnie zaciekawiło, bo na tarasie tego nie rozwinąłeś tej myśli, że ty czujesz u mnie amerykański polot, tak? W sensie jakby parafrazując i to nie ciebie. Tylko jak mówisz po angielsku. No tak, ale czym dla ciebie to jest? Czym jest dla ciebie amerykański polot? W sensie, bo ja nie do końca rozumiem, co masz na myśli. Jak oglądam komików, stand-uperów po polsku, to będzie jedna z myśli, ale niech będzie to jeden taki kamyczek. którzy na scenie są bardziej podniośli, krzyczą, to ja mam wrażenie, że oni są wkurwieni. Mhm. W sensie to są amerykańscy komicy? Nie. Polski stand-uperów, jak widzę, że jak krzyczą, to są że on naprawdę jest zły, ten patrzeć czy ktoś, on jest po prostu zły. Mhm. A ty nawet jak jesteś zły, to jesteś uśmiechnięty. Okej, to ciekawe, no. W sensie... To, że ten wkurw, to nie ma być, że siła tego żartu nie ma być tylko na tym zdenerwowaniu, na tym wywrzeszczeniu, ale też, ale to jest... Dajcie spokój, nie? Nie będę tego udawał, bo ty to robisz najlepiej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że... Czyli, sorry, wejdę ci w słowo. Czyli trochę, gdybym interpretując twoje słowa, że to jest takie trochę łamanie już formuły, tak? Tak. Że jakby my wiemy, że ja się jakby tutaj udaję wściekłego, ale tak naprawdę wiemy, że sobie żartujemy. Wielu stand-uperów mam wrażenie, że kiedy mają te momenty w programie, kiedy chcą coś wykrzyczeć, bo tak to sobie wymyślili, to ja mam wrażenie, że już trochę za bardzo to krzyczą, że to za serio się to zaczyna robić, zbyt takie ten. A ty to jakoś tak przełamujesz i to nie jest też
jakiś bar, znaczy to jest takie pomiędzy wszystko, nie? Że, wiesz, nie wiem jak to opisać dosłownie. Nie, no spoko, ale to jest coś, co jak mówisz o amerykańskim stand-upie, to faktycznie się zgodzę z tobą, że tam jest więcej łamania czwartej ściany. Tak, jest więcej takiego, tak, że wiemy, że to jest ta forma. Dajcie spokój, nie? Tak, no. I się bawmy tym, wiesz, nawet jak mówią kontrowersyjne rzeczy, to mówią, wiesz, ja wiem, że to jest kontrowersyjne teraz, no. Nie? I jakby wejdźmy w to dalej, nie? Tak. A faktycznie w Polsce to jest wszystko jeszcze na razie na takim... To jest na serio, to jest tak. Na serio śmieszne, wiesz co, tak. A to jest najgorsze, jak tak, coś teraz jest na serio śmieszne. No, ja uważam, że w polskiej komedii też jest bardzo mało przełamywania tej czwartej ściany, że ja lubię, jak jest tego więcej, lubię właśnie takie elementy, wiesz, gdzie trochę wiemy, czym to wszystko jest. No. A druga rzecz, która mi się nasuwa, ale właśnie nie do końca potrafię ją określić, to po prostu są takie fragmenciki, czasem pojedyncze zdania, czy fragmenty zdań, które po prostu już słyszałem, ale nigdy w Polsce. No coś... Coś, co po prostu wiem, jakby zabrzmiało po angielsku i wiem, że po angielsku mnie bawiło. Po polsku to nie pada raczej u innych ludzi, a u ciebie to pada, nie? I co jest też zabawne, bo przecież to nie jest tak, że nie wiem, tylko ty oglądałeś Louisa C.K.'a czy innych stand-uperów, albo nawet oglądałeś amerykańskie programy komediowe, czy tam late night showy, nie? No bo to jest też powiązane stricte. Po prostu ja mam wrażenie, że jak kurde, no... Pff. Nie, no rozumiem, w sensie, ja, że sorry, bo ja cię też tutaj wbiłem na minę... Nie, umiem tego dobrze zwerbalizować, po prostu miałem takie odczucie, jak to oglądałem i uwaga, to odczucie mi się bardzo podobało, tak mnie łaskotało delikatnie, pomyślałem sobie, ale fajne. Ja myślę, ta rozmowa będzie dużo wygodniejsza dla nas obu. Jak przestaniesz to mówić. tak stąd wyjdziesz. Nie, że bo mnie bardziej zaciekawiłeś jakby rozmową ciebie jako laikowego widza, mam nadzieję, że nie obrażam, wiesz... Nie? że to jest, wiesz, amerykańska i polska komedia i to, co mnie zaciekawiło. I wiem, że używaliśmy mnie jako przykładu, co jest dosyć niewygodne, bo zawsze musisz się pilnować, żeby kogoś nie urazić, ale podoba mi się to, co mówisz właśnie o tych dwóch komediach, nie? Okay. Że właśnie, że trochę jakby inne formułowanie myśli i bardziej przełamywanie czwartej ściany. Tak? No to tak, nie będę brnął dalej, bo też nie umiem tego tak uchwycić, ale po prostu to czułem. I to było fajne. Naprawdę to było bardzo fajne uczucie. Super się ciebie oglądało. Szkoda, że już ciebie z nami nie ma. tak, no to zawsze. Tak, no. Mega fajne. Super, ty też robisz dobrą robotę. Ty też, Karol, kurde, te wywiady, super. Ale wiesz, no przecież, ten amerykański umawialiśmy się pierwszy raz, to było w 98? 98, ile ty się zmieniłeś od tamtego ale czasu? Ale pamiętasz, no? Kurde, spotkaliśmy się wtedy jeszcze na tym bankiecie. Oh, to Jezu, był bankiet, wow. Wtedy były czasy. Pamiętasz Patrzecia? jak nam te krewetki podawał. O, weź, do dzisiaj mam ze dwie. No, kurde. Melly i Kelly. Good times. Good times. Wiesz, co jest ważne w komedii? No, opowiadaj. Nie, w komedii jest ważne moim zdaniem to samo, co w życiu. Wiedzieć, że nie masz nic do stracenia. Zgadzam się. Jest nawet takie zdanie, że człowiek żyje dwa razy. Drugie życie się rozpoczyna wtedy, kiedy zrozumie, że masz tylko jedno. No tak, ale wtedy już wiesz, że masz coś do stracenia. No, albo że życie jakby masz jedno i jakby rób wszystko, co możesz. A, to też, tak. No, to taka interpretacja. Ale najgorsze jest właśnie takie spinanie się tym, że możesz coś, wiesz... Totalnie się z tym zgadzam. No, że jakby ludzie za bardzo boją się popełnić błędy. A błędy są też, po pierwsze, śmieszne. Błędy są bardzo śmieszne. Bardzo śmieszne. Po drugie, błędy są ciekawe. Zwykle tak. No, w sensie oglądać kogoś, kto błądzi na scenie. Super. Ja te stary, wiesz, teraz jak byliśmy w Ameryce, oglądałem komików, którzy wychodzili na Comedy Cellarze i testowali żarty. Było tam je nieśmieszne, ale na pewno było ciekawe. I obserwować ten proces, jakby... Nie wiem, ja jako widz się czułem totalnie usatysfakcjonowany, jak widziałem, że CK bombi. To było dla mnie super uczucie. A to byłeś Cellarze w Nowym Jorku? Tak, no. Okej. Okay. No, więc zgadzam się z tą w pełni. Jakby na scenie, jak i w życiu nie bójmy się popełniać błędów. Nie bójmy się popełniać błędów. Śpieszmy się kochać. A kto był gwiazdą wtedy, jak byłeś? CK? Wiesz co, to był, kilka wieczorów? Nie, ja nie występowałem, żeby nie było. Nie, ale że byłeś na jednym jakimś specjalu, czy znaczy specjalu? Nie. Na wieczorze. W Comedy Cellarze masz motyw, że masz line-upy, gdzie jest na ogół 6-7 komików. No, ja byłem w Los Angeles, to się nazywa... Comedy Store. Tak. Tak. No ale w Comedy Cellarze masz motyw, chyba zresztą w Comedy Store też, że... No. Masz headlinerów i bardzo dużo ludzi. No to w Comedy Cellarze jest inaczej, masz po prostu line-up i jest 7 super komików, których pewno nie znasz, w sensie ja jako powiedzmy bardziej zaawansowana kojarzę tu, ten coś tam robił. I później raz na jakiś czas wpada Chappelle, CK, nigdy nie byli ogłoszeni i po prostu oni zrobią, wiesz,
40 okay. minut. A w którym momencie oni się pojawiają? Na ogół na koniec i to jest taka ogólnie... No to już jest tak późno. Ale to też chodzi o to, że to jest tak po prostu... A myślisz, że w LA też się tak może dziać? 100%. Kurwa. No. Bo ja pamiętam, że ja wyszedłem przed końcem, bo już byłem tak styrany, byłem zjetlagowany w opór. No. I nie dałem rady, bo to już była tam pierwsza w nocy. No. Więc to już była taka godzina, że za chwilę trzeba, wiesz, w Polsce wstawać, a ja byłem jeden dzień w Stanach. Tak. Jetlag, opór, nie? Aha. Nie, no to też jest ciężkie wtedy, jak oglądasz, już nic nie dochodzi. Było mi tak smutno, że już muszę iść, ale wiedziałem, że muszę iść. Pamiętam, że jeszcze mam Blanta kupionego legalnie w LA w kieszeni. A kogo obejrzałeś? Pamiętasz, kto był na line-upie? Allegedly. No ja tam poszedłem dlatego, że w ogóle z dupy. Ja byłem w zupełnie innej sprawie w Los Angeles na dosłownie dwa dni zrobić wywiad. Hmm. I chciałem zagospodarować czas. I sobie przypomniałem, że jest Comedy Store i patrzę, kto był tego wieczoru no, najbardziej znaną osobą, największym fontem wypisaną był Joe Rogan. Hmm. Był Mac Maron. Hmm. Taki klasyczny line-up Comedy Store'u to jest. Tak, oni są wszyscy tak? z okolicy. Okej, okej. I tyle pamiętam teraz. Ale bardzo dużo mega śmiesznych ludzi tam było, tak. Nie? Bawiłem się świetnie. No to jest też ten motyw, że... I w ogóle kupiłem tego dnia bilety na ten dzień. No, to było niesamowite dla mnie, że po prostu usiadłem sobie w lobby hotelowym, wiesz, ten komputer szybko stronka, czy są bilety? Są bilety. Tak. Naprawdę są? Tak, dawaj. No, ja to, jak pamiętam, jak w podróży dookoła świata występowałem, to jedyny występ, gdzie odwołałem, to było w Ameryce, nie? Ja zrobiłem występ w Ameryce, w Nowym Jorku dla Polaków i chyba tam bilety były zresztą za $20, mniejsze o to. No to podobnie jak tam. Dokładnie. Nikt nie przyszedł, a ja tego samego dnia poszedłem do Comedy Store'u i był Dave Chappelle. $20, tak. Za $15. Takie sztosy po prostu. Ja mam takie... Dlaczego w ogóle ktokolwiek by chciał przyjść na mój występ, jeżeli, masz, wiesz, i on był godzinę później, 100 metrów dalej, Dave Chappelle za $15, robi całą godzinkę. No to było niesamowite, że kupiłem tego dnia po prostu bilety do tego Comedy Store za $20, wiesz, uśmiałem się po pachy, a paliłem później. Ale to jest to, że jakby są bilety, teraz na przykład Kevin Hart i Chris Rock chyba będą robili trasę po całej Europie i na te bilety już będą po $100, no ale to idziesz właśnie w ten mainstream, a jeżeli zaczniesz się interesować komedią, to zobaczyć komika, jest bardzo łatwo. Mm-hmm. Jakby ty wiesz, gdzie oni występują, ich kalendarze są dosyć jawne. Jakby jak naprawdę ci zależy i nie masz pieniędzy. Ja stary, ja myślę, że ty większość komików, nie chcę tutaj ten, ale gdyby do mnie ktoś na przykład napisał, że właśnie nie wiem, nie ma pieniędzy, czy że chce wpaść, to myślę, że większość, dobra, idzie, wsiadaj, jakby wiesz, usiądziesz sobie z tyłu czy coś. Jakby, że to jest całkiem normalne. To taki, tylko taki drobny problem dla widza z Polski to jest to, że trzeba się dokopać do LA, nie? No taki detal. No. Znaczy, wszystko poza tym okej. W sensie ten bilet za dwie dychy dostaniesz, wszystko przyleci. Tak, no. Skończyła mi się woda, nie wiem, czy to jest znak. Tak, spadamy chyba, ale jeszcze mam łyczkę. Uff, no to zapraszamy na kolejną godzinę. Będę go pił długo. Łzy hejterów. Dobrze. Czy ja cię mogę o coś takiego mocnego na koniec zapytać? Nie się zastanawiam. Słuchaj, ja bym chciał tak powiedzieć po pierwsze, że dawaj. Roast zaczyna się. No zróbmy roast to faktycznie. 3 kwietnia jest roast. Będzie bardzo ciekawy. W Zabrzu. Nice. W domu pieśni i tańca. Nie. Podobnie. Tańca i pieśni. Właśnie, a nie, muzyki i tańca. Muzyki i tańca. Tak zanotowałem przynajmniej, więc może być tu błąd też. Ja też z takich rzeczy chciałbym powiedzieć, że cały czas występuję, więc jak chcecie przyjść na moje występy solowe, to będą w kwietniu cały czas. Też w maju ruszam w nowy projekt z panem Michałem Leją. To nie pytaj się więcej, tylko jeżeli ktoś kuma, to będzie wiedział. Tak, no, zróbmy taki dźwięk. I na to też będą bilety i zapraszamy, śledźcie to. I też szukam zespołu na wesele. Co, mogę? Tak? Szukasz naprawdę zespołu? Tak, no. Do jedynki, proszę, do jedynki. Słuchajcie, jest opcja, że będziemy brali wesele, ale to jakby chcemy zrobić taki trochę festiwalowy motyw i szukamy zespołów, które jakby mają fajną muzykę. I... A to jaką? Coś bardziej musisz powiedzieć, żeby... Bardziej? Bo dostajesz 1000 maili, nie? No dobra, 1000 dostanę? No dostajesz maile, które będą nietrafione, wiesz, zespół dobra. Pieśni i tańca gdzieś z Mazowsza. Robimy tak. Pierwszy zespół, prawdopodobnie to będzie Brodacze, super zespół, bo to jest ten, i to jest bardziej elektroniczna z instrumentami. Mhm. Później mamy jakby koncert hip-hopowy i kurde, myślę o jakimś takim funku, o jakimś... To po ile oni będą kawałków grać? O 5? No to będzie długie wesele. To będzie dość długie wesele. No to będzie długie wesele. Trzeba się będzie jeszcze przepiąć i tak dalej. Stary, na tym wesele my to robimy, będą w ogóle, Rand będzie robił roasta, nie nagrywanego. Dla kogo? No, was? Nas, no. Tak, no, będą przemowy komików, będzie konkurs organizowany przez Wiolkę Walaszczyk, więc będzie dużo smaczków i będzie takie, chcemy to zrobić jak najbardziej festiwalowo, artystycznie. No i szukamy zespołów, które by wystąpiły i zagrały taką, no, wiesz, instrumenty, wokal, żywa muzyka.
Nie wiem, czy opisuję całą muzykę czy to było... Bo powiedziałeś tak, brodacze, hip-hop, co było trzecie? No właśnie trzeciego szukamy. A trzeciego szukamy. Trzeciego szukamy, no właśnie mówię to bardziej funk. Bo tak sobie myślę, wiesz, kiedy one miałyby grać, nie? Że, bo to się, no to zrobimy chyba tak, jest tak, że wiesz, najpierw powinien ktoś w miarę lajtowo, a nie za lajtowo rozpocząć. Znaczy mamy jedzenie, nie? I podczas jedzenia... Będzie jedzenie na weselu? Tak, to będzie jedzenie. Wow, jesteśmy szaleni. I tam będzie jakby saksofon, coś w tym stylu. I później robimy właśnie... Ale ja nie mówię o tej muzie do kotleta, tylko o tej, co gra już, żeby tańczyć, nie? No tak. To jest różnica. No ale to brodacze, znaczy zespół hip-hopowy to jest moje ziomki i wszyscy chcą, żeby zagrali. Okay. Więc to będzie motyw taki, że wszyscy będą śpiewali z nimi. Okay, dobra. Więc oni pewno pójdą na pierwszy ogień, później drugi zespół, który właśnie będzie pomiędzy, no i trzeci to są elektroniczne. Coś, żeby już tak dowalić do końca. No tak, nie? Ale to ci brodacze to jest sztos muzyka i to ale wiesz, ja wierzę, tylko że jeżeli o pierwszej, drugiej wleci i będzie zajebiście. Jak oni wlecą o pierwszej, drugiej, nie? A taki zespół szukamy od 11 do pierwszej. Nie mam pojęcia, o jaki zespół chodzi. Jakby po prostu się zgłaszajcie. To gdzie cię mają pisać? Nie wiem, na rybie do Magdy. Nie chcesz podawać e-maila. Nie chcę podawać swojego. Nie chcesz podawać e-maila. Może w DM-kach na twoim Instagramie? O, w DM-kach na moim Instagramie, super. Widzisz, proszę, w DM-kach bardzo dobrze to pomyślałeś. Widzisz? I też wysyłajcie je Karolowi. Żeby w jego DM-ach, żeby też mu pomóc wybrać, żebyście mogli. Są 10 lat po ślubie. Tak, spoko. Wysyłajcie mu też SMS-a na numer. Dobra, to ostatnie pytanie. Kiedy przestaniesz kraść żarty? Kiedy przestanę kraść żarty? Nigdy. Nigdy. Kraść żarty to jest... jest zawsze kradnę żarty. Co się stało? No pewno, tak? Taka jest twoja odpowiedź, tak? Zawsze będziesz kraść. Nigdy nie przestanę. Twoja stara. Tudu. Dziękuję bardzo. Nie. To ja przez moment bez kitu nie wiedziałem, czy ty zmieniłeś całą jakby aurę czegoś, że ja nie wiem, że to miałeś na tak. Tak? Okay. Widzisz, nawet dym przestał się już tutaj sączyć. No. Był moment, że mnie miałeś. Że miałem takie, Jezu, co on teraz chce zrobić? To znaczy, że już jest w głowie, no. Twoja już... stara? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja się nazywam Piotr Krzymowski. O!